Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Na wezwanie komisji stawiła się pani Elżbieta Witek. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam panią, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pani zobowiązana mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiała pani treść pouczenia? Tak, zrozumiałam. Dziękuję bardzo. Zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1 i 2 oraz artykułem 17 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam panią o następujących prawach, które pani przysługują. Po pierwsze, uchylenie od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Odmowy zeznań, gdy jest pani osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo została pani skazana. Żądanie, aby przesłuchano panią na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę panią lub osobę dla pani najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które ściąga się ciążąc na pani obowiązek zachowania tajemnicy ustawy ochronionej w przypadku określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, zgłoszenia wniosku, zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie, zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pani ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne, złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu, złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego, dźwięk i obraz, o czym została pani uprzedzona w wezwaniu. W dalszej kolejności artykuł 11b ustawy Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pani z zapytaniem, czy ustanowiła pani pełnomocnika? Nie, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Elżbieta Barbara Witek, 66 lat, jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy była pani prawomocnie skazana za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie. Bardzo dziękuję. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pani przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadoma znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówiła szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadomo. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Czy pani składa jakiś wniosek formalny? Nie, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. W takim razie przechodzimy do zadawania pytań. Jeśli państwo pozwolicie, to proponuję 20 minut na każdą osobę. Oczywiście z możliwością drugiej tury. Jednocześnie, jeśli pani marszałek będzie uważała, że powinniśmy zrobić w którymś momencie przerwę, to proszę przekazać taką informację. Pozwolę sobie rozpocząć. Kiedy jako marszałek Sejmu dowiedziała się pani od kogo o pomyśle wyborów korespondencyjnych dla wszystkich głosujących? Jakby pani mogła powiedzieć, czy to było spotkanie, czy to była rozmowa telefoniczna, pisemnie, mailowo? Gdybym panią marszałek tylko poprosił o mówienie do mikrofonu włączonego i troszeczkę bliżej, przepraszam, bo... Powiedziałam pani przewodniczący, że absolutnie nie wiem i nie pamiętam od kogo i kiedy dowiedziałam się o wyborach korespondencyjnych. Nie pamięta pani, rozumiem. Nie, nie pamiętam. Dlaczego to nie Państwowa Komisja Wyborcza ze swoim organem wykonawczym, czyli Krajowym Biurem Wyborczym, miała organizować wybory, tylko Poczta Polska? Panie przewodniczący, wszyscy pamiętamy rok 2020, wszyscy pamiętamy pandemię, która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały świat. I wszyscy pamiętamy, że nikt nie wiedział, jak długo to potrwa i jak sobie można z tym poradzić. Tak się składało, że w roku 2020
przypadał termin wyborów konstytucyjnych, wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym 5 lutego, zgodnie z moimi kompetencjami, ogłosiłam termin wyborów, który miał przypadać 10 maja. To było zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami. I Państwo wszyscy pamiętacie, jeśli nie, to warto sobie przypomnieć, co się wtedy działo, proszę Państwa. Za chwileczkę zaczęliśmy odnotowywać coraz częstsze zachorowania. Epidemia się rozszerzała także na posłów i pracowników Sejmu. I wtedy w marcu podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy pracować zdalnie. Ja mówię o tym celowo, panie przewodniczący, to jest niby dygresja, ale niekoniecznie. Chciałabym mieć możliwość powrotu do tamtej sytuacji, dlatego że, proszę państwa, chciałam zorganizować pierwsze posiedzenie wtedy, kiedy wiedziałam już, że ilość zachorowań się zwiększa i dotyka to także posłów i pracowników, żebyśmy zorganizowali Sejm, który mógłby procedować zdalnie. I wtedy na prezydium Sejmu zaproponowałam to i całe prezydium Sejmu jednomyślnie się na to zgodziło. Po czym rozpoczęła się fala konferencji prasowej i ataków na taką propozycję i Platforma Obywatelska, przede wszystkim pan przewodniczący Borys Budka, bo on także był reprezentowany w konwencie, uznał, że nie mam do tego prawa, ponieważ złamie regulamin Sejmu. Rzeczywiście w regulaminie Sejmu nie było takiej możliwości, żeby przeprowadzić posiedzenie Sejmu czy też komisji zdalnie. Ale przypominam tę sytuację. I wtedy musiałam podjąć decyzję, co zrobić, panie przewodniczący, żeby po pierwsze nie narażać posłów i pracowników na chorobę, ewentualnie śmierć, bo takie przypadki przecież zdarzały się właściwie każdego dnia, a z drugiej strony, żeby móc obradować, bo wszyscy uznaliśmy, że Sejm mimo pandemii musi procedować ustawy, bo one są potrzebne państwu i naszym obywatelom, w tym także prac związanych z przygotowaniem wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I wtedy miałam dylemat. Co zrobić? Jak to zrobić, żeby to posiedzenie Sejmu właśnie w taki sposób przeprowadzić? Po naradach zdecydowałam, że nie będzie awantury, bo ona jest niepotrzebna, że rzeczywiście zwołam Sejm w normalnym trybie, ale posłowie będą siedzieli w różnych... Panie przewodniczący. Ja wiem, tylko to jest chyba kolejne pytanie. Znaczy, ja zadałem inne pytanie. Ja wiem, panie przewodniczący. Pan zadaje pytanie, odpowiadam. Dobrze, to ja tylko przypomnę moje pytanie. Dlaczego ja wiem, jakie to było pytanie, dlaczego nie państwo, a komisja wyborcza, tylko Poczta Polska miała zorganizować wybory? Przypomnę. Proszę, to w takim razie, jeżeli pan nie chce, żebym kontynuowała, panie przewodniczący, to odpowiem wprost na pańskie pytanie. Kilkukrotnie na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasiadają w tej komisji, żeby wezwać na świadków chociażby panią marszałek Kidawę-Błońską czy pana Rafała Trzaskowskiego, pan osobiście tłumaczył, odczytywał zakres działania tej komisji, mówiąc, że dotyczy ona działań podejmowanych przez administrację rządową. Ja nie byłam ani członkiem Rady Ministrów, ani w jakikolwiek sposób nie podlegałam prezesowi Rady Ministrów, ale jestem tutaj, bo państwo mnie wezwaliście i zgodnie z moją najlepszą wolą i wiedzą będę odpowiadała na pytanie w zakresie, który dotyczył mnie jako marszałka Sejmu, ponieważ nie miałam żadnego związku i nie uczestniczyłam w żadnych pracach związanych z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych poza legislacją. Czy to jest odpowiedź, którą pan chciał usłyszeć? Chcę zwrócić uwagę, że zaprosiliśmy panią, dlatego że pani była marszałkiem Sejmu, pani ogłaszała wybory. Oczywiście pan marszałek Senatu jest również, będzie zaproszony tutaj przed komisję śledczą. Wydaje mi się, że druga osoba w państwie, która ogłasza wybory na prezydenta, powinna wiedzieć, dlaczego to nie Państwowa Komisja Wyborcza, organ konstytucyjny, tylko Poczta Polska miała organizować wybory. Nie słyszałem odpowiedzi, uczciwie mówiąc. Panie przewodniczący, no to powtarzam panu raz jeszcze, to jest mój konstytucyjny obowiązek ogłoszenie wyborów. W momencie, kiedy je ogłaszałam, nie było żadnej pandemii, ani nie było określone, w jakiej formie te wybory będą przeprowadzone. Po prostu było to moje zadanie, ogłoszenie terminu wyborów i tak się stało po drodze, ale pan mi przerwał odpowiedź na to pytanie.
To nie jest takie proste. No muszę nakreślić, jak wyglądała sytuacja, dlaczego te wybory właśnie w taki sposób były przeprowadzone. Zastanawiali się wszyscy, także w rządzie, co zrobić, żeby przeprowadzić wybory, podczas gdy państwo z opozycji bardzo głośno mówili, że mamy krew na rękach, że wybory korespondencyjne to będą koperty, które będą zabijały, że nie wolno w tym terminie przeprowadzić takich wyborów. No, proszę państwa, zadaniem rządu jest wykonanie zarządzenia marszałka Sejmu o przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I myślę, że tak jak ja szukałam sposobu na to, żeby zorganizować posiedzenie Sejmu, mimo że w regulaminie nie było takiego wyjaśnienia, jak to można zrobić, tak samo rząd szukał sposobu, co zrobić, jak przeprowadzić wybory, żeby one się odbyły, bo to jest konstytucyjny obowiązek. Tak, tak, ale czy pani nie zastanawiało, dlaczego to nie Państwa Komisja Wyborcza miała organizować te wybory, tylko tak jak zawsze, tylko Poczta Polska? Panie przewodniczący, ja już odpowiedziałam na to pytanie. Ja przypomnę tamtą atmosferę. Można przypomnieć wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy naprawdę robili wszystko. Dobrze, ja nie pytam o przedstawicieli opozycji, tylko pani, pytam o pani rolę jako marszałka Sejmu. Dobrze, przejdźmy do projektu ustawy. Nie zapytał. Rolą marszałka Sejmu jest procedowanie i organizowanie procesu legislacyjnego ustaw, które wpływają do Sejmu. I tak się też stało. Tak, były i rolą marszałka ustawy Sejmu również jest ogłoszenie wyborów. I co zresztą pani zrobiła? I pytam po prostu, czy panią nie zastanawiało, dlaczego organ konstytucyjny do tego przewidziany tego ma nie robić, tylko robi to nagle spółka Poczta Polska. Bo taka była sytuacja, atmosfera w tamtym czasie, panie przewodniczący, pandemia i wszystko to razem było sytuacją zupełnie nową, absolutnie dla wszystkich. Panie przewodniczący. Minęły 4 lata, jesteśmy w roku 2024. Nie znam żadnej opinii, która pokazywałaby, jak zgodnie z konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenckie w 2020 roku. Dzisiaj wszyscy podają różne opinie, różne rozwiązania, ale nie słyszałam o takim opracowaniu, które podałoby, jak zgodnie z konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenta w 2020 roku. Wydaje mi się, że biegły, który był chwilę temu i tutaj był przesłuchiwany przez członków komisji, przedstawił kilka propozycji, jak można było to zrobić. Ale dobrze, chciałbym w takim razie zapytać o tą ustawę, który został przegłosowany 6 kwietnia. I chciałbym zapytać o to tempo pracy, bo ta ustawa została przegłosowana w ciągu 3 godzin. Skąd takie tempo pracy? Panie przewodniczący, oczywiste to wszystko związane było z terminem wyborów 10 maja. Jest kalendarz wyborczy, który jest dostosowany do wyborów. To wszystko wynikało z terminów określonych w moim zarządzeniu. Tak, ale czy nie uważa pani, że powinny się odbyć komisje, że powinna pani poprosić o opinię, tak jak to zrobił Senat? Jednak... Panie przewodniczący, mam prawo do takich działań jako marszałek Sejmu. Dzisiaj w Sejmie robi się bardzo podobnie albo jeszcze gorzej. Nie widzę w tym nic złego. Wykonywałam wszystko zgodnie z regulaminem. Czas był potrzebny. Szybki czas na procedowanie ustaw był potrzebny. Czasami, panie przewodniczący, także przy państwa aprobacie robiliśmy podobnie. Z wieloma ważnymi ustawami. Otrzymywała pani od kogoś jakieś sugestie albo rozmawiała pani z kimś na temat tej ustawy, żeby ją tak potraktować priorytetowo? Nikt mi niczego nie sugerował. Ja wiedziałam, że ustawa ma być procedowana szybko, bo chodziło o terminy, o których przed chwileczką panie przewodniczący powiedziałem. Czyli ustawa procedowana w Sejmie w tempie ekspresowym w ciągu 3 godzin bez opinii komisji z powierzchowną analizą Biura Analiz Sejmowych, rozumiem, że zmieniające tak de facto kodeks wyborczy, to rozumiem, że to jest pani autorski indywidualny pomysł. Co to znaczy? W jakim zakresie zmieniało to kodeks wyborczy? A poza tym, panie przewodniczący, ja nie wiem, czy to trwało 3 godziny. Ja nie brałam udziału w samym procesie. Ja sprawdziłem. No to pan ma taką wiedzę, ja nie. Nie, zastanawiam się, prowadziła pani, pani decydowała o biegu legislacyjnym tego projektu, tak samo jak marszałek Senatu. W Senacie tam były połączone komisje, liczne opinie i zastanawia mnie, bo do pani również pływały opinie, między innymi Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, którzy zwracali uwagę na poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa, zdrowia i życia tych, którzy mieli to przeprowadzać, i dziwię się, że po prostu nikt nad tym nawet się nie chciał zastanowić, co się z tym dalej będzie działo.
Panie Przewodniczący, oczywiście, że wszyscy się nad tym zastanawiali, bo sprawa była nowa, naprawdę bardzo poważna, ale to, co mną kierowało przede wszystkim, i to chciałabym, żeby głośno wybrzmiało, to jest zobowiązanie wynikające z Konstytucji. Nie ma w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej żadnego przepisu, który pozwalałby mi w jakikolwiek sposób zmieniać terminy, wydłużać, skracać, dowolnie. Nie. Ja rozumiem, że ja nie będę dyskutowała z konstytucjonalistami, ponieważ się na prawie tak nie znam, ale każdy z nas z prawem ma do czynienia na co dzień w różnych sytuacjach. I są przepisy, które jeśli mam wątpliwości, pytam mądrzejszych od siebie, a jeśli nie mam wątpliwości, bo one są proste, jasne i czytelne, wtedy je stosuję. Tak jest w przypadku zapisów Konstytucji. Nikt z tych, którzy tę Konstytucję uchwalali, takiej sytuacji nie przewidział. Tam nie było żadnej możliwości. Chcę jeszcze raz potwierdzić, był biegły przed momentem, mówił o różnych scenariuszach, ale... Jakich, panie przewodniczący, chciałabym usłyszeć. Za chwilkę przejdę tylko po kolei, bo jesteśmy na etapie legislacji. Wydaje mi się, że to ma znaczenie i w moim przekonaniu właśnie państwo nie chcieliście na ten temat rozmawiać, skoro cała ustawa przeszła w ciągu 3 godzin przez Sejm, bez prac nawet w komisjach. To dużo lżejsze przecież projekty ustaw przechodzą przez czasami połączone komisje, ale na pewno przechodzą przez komisje i są opiniowane. Tutaj tego nie było. Ale mam pytanie, czy pani uczestniczyła w spotkaniach na Nowogrodzkiej albo na Parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych? Nigdy nie uczestniczyłam w spotkaniach na Parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych, natomiast na spotkaniu szefostwa partii o tej sprawie się mówiło, przynajmniej ja wiem, na jednym z posiedzeń. I co się mówiło i kto był na tym spotkaniu? Panie przewodniczący, nie potrafię panu powiedzieć, czy wszyscy członkowie prezydium byli na tym spotkaniu, bo to było 4 lata temu i nie powtórzę panu dokładnie, o czym była mowa. Na pewno dyskutowaliśmy o tym, że te wybory korespondencyjne są jedyną możliwością, żeby je przeprowadzić w konstytucyjnym terminie. Czy Jarosław Kaczyński brał udział w tych spotkaniach? Oczywiście, że brał udział. A jaka była jego opinia w tej sprawie? Nie pamiętam, jaka była jego opinia, nie pamiętam, jaka była opinia kolegów, jak ją wyrażali. No nie mogę tego powiedzieć, mogę powiedzieć, jaka była moja opinia. A czy Jarosław Kaczyński nalegał na to, żeby te wybory korespondencyjne się odbyły? Nie nalegał, nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca nad tym, co zrobić, żeby to było skuteczne, czyli żeby wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się odbyły. I kto ostatecznie podjął taką decyzję, że te wybory korespondencyjne się odbędą? Nie wiem, kto ostatecznie, czy ktoś się pod tym podpisał. Nie, no rozmowy się toczyły. Toczyły się rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, tak? Ostatecznie zdecydowała o tym ustawa. A co pani wie o tych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego Nic z Gowinem? Nie wiem na temat tych rozmów, panie przewodniczący. Nie byłam ich uczestnikiem. Nie słyszała pani o tych rozmowach. Ani nie byłam obecna podczas sprawozdania z tego spotkania. Nie. Czy pani słyszała, że pan premier Morawiecki na początku był zwolennikiem pomysłu wyborów korespondencyjnych, czy nie był zwolennikiem na początku, a później zmienił zdanie? Czy coś pani na ten temat słyszała? Nie słyszałam, ponieważ nie byłam członkiem rządu, więc nie miałam możliwości, żeby brać udział w takich dyskusjach na forum rządu. Czy pani, kiedy usłyszała o tym pomyśle wyborów korespondencyjnych, od samego początku pani popierała ten pomysł? Tak, uważałam, że to jest jedyna możliwość, żeby przy tej pandemii, która wtedy była, zwiększających się zachorowaniach, a jednocześnie braku możliwości, żeby nie wykonać konstytucyjnego obowiązku, że to jest dobry pomysł na to, żeby Polacy mogli w tych wyborach wziąć udział. A czy pani rozmawiała z panem wicepremierem Gowinem w tej sprawie? Nie. Nigdy? Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek z nim rozmawiał o tym. Chciałbym pani odczytać taki fragment zeznania Jarosława Gowina. Było wiele rozmów politycznych z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie, haków, które skłoniły mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległych mi jako ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Byłem też informowany o tym, jakoby w mojej sprawie sprawdzano akta prokuratorskie w całym kraju. Dodam zresztą, że po kilku miesiącach, kiedy już wróciłem do rządu, pan minister Ziobro w rozmowie w 4 oczy powiedział mi, że naciskano na niego, by użył formy bezosobowej, to zapamiętałem, naciskano na niego, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił. Może się pani odnieść do tych zeznań premiera Sasina? Jak mogę się odnieść, panie przewodniczący? Ja kompletnie nie mam wiedzy na ten temat. A czy pani była świadkiem kiedykolwiek, że kogoś naciskano z rządu, żeby zmienił decyzję, albo nakłaniano kogokolwiek, żeby inaczej głosował? Nie.
Czy uczestniczyła Pani w spotkaniach, na których poruszano kwestię wydania przez premiera Morawieckiego Poczcie Polskiej polecenia przygotowania przeprowadzenia wyborów, a Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych druk kart wyborczych? Nie. Czy Pani jako druga osoba w państwie rozmawiała kiedykolwiek w tamtym czasie na temat wyborów korespondencyjnych z panem prezydentem Dudą? Nie, przypominam sobie, nie. Myślę, że nie. Nie, na pewno nie. 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 Jeszcze o pracy nad ustawą. Czy ten proces uchwalania ustawy 6 kwietnia pani poprzedziła jakimiś konsultacjami? Panie przewodniczący, ja chciałabym zaznaczyć, że ja nie mam niestety dostępu do żadnych dokumentów. Jeżeli to jest potrzebne, ja oczywiście mogę poprosić pana marszałka. Ja pytam o konsultacje, czy pani prowadziła. Panie przewodniczący, powtarzam raz jeszcze, konsultacje są na piśmie. Ja nie mam wglądu do dokumentów dotyczących tamtej sprawy z tamtego okresu, ale jeżeli komisja będzie chciała, mogę poprosić pana marszałka Hołownię o udostępnienie mi, bo przecież w systemie muszą być pisma, które wysyłałam albo które do mnie przychodziły. Na dzień dzisiejszy takiej wiedzy nie mam, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. A jak wyglądały prace w komisjach nad tym projektem ustawy? Panie przewodniczący, doskonale pan wie, że marszałek Sejmu nie uczestniczy w pracach komisji. Ale dlaczego pani nie przekazała tej ustawy do prac w komisji? Panie przewodniczący, już odpowiedziałam na to. Już odpowiedziałam na to. Pytałem dzisiaj biegłego Hermelińskiego, jak ocenia pracę i legislację w Sejmie i w Senacie. Dlatego, że w Sejmie ustawę zmieniającą tak de facto formę głosowania na korespondencyjną, jak się skończyła, wszyscy wiemy, i że nie mogła mieć powodzenia w ciągu miesiąca, również wiemy. I Senatu, który wykorzystał 29 dni na wszystkie możliwe opinie, dyskusje, połączone komisje. I odnoszę wrażenie, że pani chce nam powiedzieć, że pani za nic nie odpowiadała, pani tylko ogłosiła wybory, a ustawa sama sobie już chodziła po Sejmie. 3 godziny, wystarczający czas, państwo o tym dyskutowaliście, choć tym, co pani dzisiaj nam chce powiedzieć, to w ogóle nie dyskutowaliście na temat, a przynajmniej nie tu, gdzie w parlamencie powinniśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego te pytania pani zadaje. Dlaczego nie było dyskusji? Dlaczego panią nie interesowało i jak ta Poczta Polska miała to w ogóle zorganizować, skoro nie organizowała to Państwa Komisja Wyborcza? Panie przewodniczący, ja cenię sobie pańskie wrażenia, ale wolałabym jednak odpowiedzieć na precyzyjne pytanie. Powiem tak, w komisjach, jak wyglądała praca, nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłam. Organizowałam ten proces legislacyjny na tyle szybko, żeby on się skończył w terminie, który umożliwiałby przeprowadzenie wyborów. Powiem jeszcze jedno. Ja z marszałkiem Grodzkim utrzymywałam dobre relacje. Nieraz bywało tak, że udawało nam się obojgu ustalić coś wspólnie. Na przykład szybsze procedowanie jakiejś ustawy ze względu na to, że ona była bardzo potrzebna. I kilka razy nam się to udało. Ja nie zakładałam złej woli ze strony marszałka Grodzkiego, bo nieco wcześniej przyjmowaliśmy ustawę, która była znacznie obszerniejsza i wymagała być może więcej analiz ze strony Senatu, a jednak w ciągu kilku dni udało się to zrobić. Nie zakładając złej woli pana marszałka, mogłam liczyć na to, że i tym razem ta odpowiedzialność z naszej strony za przeprowadzenie wyborów będzie i z mojej, i z jego strony. Stało się inaczej. Ja tego nie oceniam, ja tego nie krytykuję. Senat miał do tego prawo, ale ja też miałam prawo myśleć, patrząc na tą poprzednią ustawę, że będzie takie samo podejście, bo tamta ustawa dawała prawie 10 milionom możliwość głosowania korespondencyjnego. Chodziło o osoby, które są w izolacji albo w kwarantannie, a które chcą wziąć udział w głosowaniu. Proszę Państwa, wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najważniejszymi wyborami. One są powszechne. To jest wybieranie głowy państwa. Ja wiem, że przeróżne opinie się pojawiają i naprawdę scenariusze słyszałam już niejedne, tylko że moment, kiedy kończy się kadencja prezydenta Rzeczypospolitej i nie ma wybranego następcy, to jest koniec kontynuacji państwa. No tak nie może być. W związku z tym ta szybkość procedowania, choć to nie jest wyjątek. To nie jest wyjątek, bo rozumiem, że to była pani bezpośrednia decyzja, jeśli chodzi o czas. Panie przewodniczący, powtarzam raz jeszcze, do zarządzenia był dołączony harmonogram przez PKW. To jest do każdego zarządzenia jest podłączany. I tam były terminy, które wymagały tego, żeby to robić szybko
i sprawnie, co nie oznacza, że bez zastanowienia. Czasami można się zastanawiać krócej, to nie oznacza, że to jest powierzchowne, tak bym powiedziała. Natomiast Senat skorzystał ze swojego uprawnienia. No. Tak, tak, rozumiem. No, Sejm mógł to również. A czy pani może wystąpiła przed, po opinię Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego czy lekarzy chorób zakaźnych? Nie pamiętam, panie przewodniczący, jak powiedziałam, mogę wystąpić, jeżeli to państwa interesuje, do marszałka, udostępnienie mi w systemie wszystkich pism, które wysyłałam, które do mnie trafiały. Nie pamiętam. W orędziu z dnia 31 marca 2020 roku oświadczyła pani, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego pociąga za sobą konsekwencje dla swobód obywatelskich, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania działalności samorządów i administracji publicznej, idące dalej niż obecne ograniczenia i zakazy. Czy pani kojarzy, zna treści rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych w czasie epidemii COVID-19? Wtedy je oczywiście znam, bo czytałam. W tej chwili po 4 latach musiałabym do nich po prostu wrócić. Czy pani twierdzi, że te rozporządzenia, które w tamtym czasie się pojawiały, a mówimy o zakazywaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zamykaniu przedszkoli, szkół, lasów, nawet cmentarzy, nie prowadziły do ograniczenia swobód? Ja rozumiem, panie przewodniczący, że w pańskim pytaniu jest teza. No więc ja od razu odpowiem. Nie było powodów, zresztą nie ja o tym decyduję, do wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo takie pomysły też chodziły. Nie było stanu wyjątkowego ogłoszonego, więc nie mogłam się do tego odnosić. Natomiast jeżeli pan pyta o te obostrzenia, o te zarządzenia, treści ich nie pamiętam, ale oczywiście mniej więcej wiem, czego dotyczyły. Wszystko po to, żeby chronić naszego życia i zdrowia. I dlatego myślenie o wyborach korespondencyjnych też miały to na uwadze. Ochronić życie i zdrowie ludzi, a jednocześnie dać im prawo do tego, żeby mogli wybrać swojego prezydenta. Ja myślę po prostu, że to było mydlenie oczu, że nie chcecie państwo wprowadzić stanu nadzwyczajnego. A tak na dobrą sprawę, pan wybaczy, ja bardzo przepraszam. Jeśli pani pozwoli, to jednak ja dokończę. Ja pani nie przerywałem. No nie, dobrze. No pan jednak mi przerywa. Ja bardzo proszę, pan zadawał precyzyjne pytanie. Jestem na komisji śledczej, gdzie się zadaje pytania i świadek odpowiada. Jeszcze nie zadałem pytania. Za to chwilkę zadam jeszcze pytanie. A nie komentować. Mam prawo mojej też wypowiedzi. Skomentować panią wypowiedź. No nie, wydaje mi się, że dlatego przytoczyłem te rozporządzenia covidowe, bo wszyscy pamiętamy puste ulice, zamknięte sklepy, wszystko. I to było ograniczenie swobód. A państwo próbujecie tutaj mydlić oczy ludziom i mówić, że nie chcieliście wprowadzić stanu. Pana przewodniczącego, panie przewodniczący, nie prosiłem pana o zabranie głosu. Nie poprosiłem pana. Udziela się tutaj komentarzy bardzo obszerne. Więc albo to możemy robić, albo tego nie możemy robić. Proszę nie zwracać uwagi innym członkom. Na jakiej podstawie pani obóz polityczny twierdził, że wybory 10 maja można przeprowadzić w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia Polaków? Panie przewodniczący, no jak można odpowiedzieć na takie pytanie? No po to były wybory korespondencyjne, żeby one były bezpieczne. Na jakiej podstawie? Pytam. Na podstawie chociażby tego, że były kraje, w których przeprowadzano takie wybory korespondencyjne, chociażby w Bawarii, więc nie był to przypadek odosobniony. Tak? Mówiła pani, że życie i zdrowie było najważniejsze dla pani. A mam pytanie, na pewno panią to też interesowało, zarządziła pani wybory, pojawiały się informacje, słynny mail pana Sobonia, ale już nie tylko, się kolejne pojawiają, w których były konkretne zarzuty, że no, Poczta Polska nie jest przygotowana, brakuje dla 4 milionów rodzin skrzynek, więc nie wiadomo, gdzie te pakiety w ogóle będą. A czy nie miała pani wątpliwości po tym, jak już po 6 kwietnia, że te wybory po prostu nie mają prawa odbyć? Panie przewodniczący, proszę nie łączyć mnie z decyzjami, które były w zakresie administracji rządowej. Ja nie byłam w rządzie, nie podlegałam premierowi. Robiłam to, co leżało w kompetencjach marszałka Sejmu. Muszę pani powiedzieć, że tutaj każdy z członków PiS-u przychodzi i mówi, żebyśmy go nie łączyli z tymi wyborami kopertowymi i jedynie co to pan Morawiecki podpisał decyzję. Pan Sasin stwierdził, że już nie podpisał umowy z Pocztą Polską, na podstawie której mieli określić, jak te wybory miały wyglądać, a Poczta Polska wydała 70 milionów. Pytam panią, bo pani organizowała te wybory. Pani ogłaszała termin wyborów. Pani marszałek zarządzała ogłaszała termin wyborów. Teraz mam jeszcze pytanie. Czy do pani docierały sygnały, że może się nie odbyć druga tura, dlatego że tak jak senatorowie zwracali uwagę, czas przeliczenia, gdyby nawet doszło do tych wyborów, czas przeliczenia tych głosów był na tyle długi, że nie zdążyliby wydrukować drugich kart. Czy do państwa docierało, że ta druga tura mogłaby się nie odbyć?
Ja sobie nie przypominam, czy w ogóle wtedy były jakiekolwiek rozmowy na temat drugiej tury. Ja byłam skupiona na tym, żeby śledzić, co się dzieje. A już widziałam, że w Senacie to będzie trwało znacznie dłużej. I po jakimś czasie, już w maju, wiadomym było, że jeżeli Senat nie przekaże nam tej ustawy, bo ona chyba, ja nie pamiętam, 6 chyba maja czy 7 maja została przekazana przez pana marszałka, że no, to będzie niemożliwe, jeżeli o to chodzi panu w tym pytaniu. I o to, i jeszcze jedno mam pytanie. Czy pani brała pod uwagę, że w związku z pandemią, w związku z tym, że Poczta Polska już było wiadomo, że tego nie zorganizuje, czy pani brała pod uwagę, że trzeba będzie zrobić reasumpcję wyborów prezydenckich? Panie przewodniczący, proszę wyjaśnić, co pan ma na myśli, mówiąc to. Myślałem, że pani nie muszę mówić, co to jest reasumpcja. Panie, wie pan, ja rozumiem złośliwości pani przewodniczącej. Nie, proszę, zadając to pytanie, a wcześniejsze uzupełniające, mówiąc wprost, że 4 miliony rodzin w Polsce by nie mogło zagłosować, biorąc pod uwagę emocje uliczne i biorąc pod uwagę to, że te karty, jak pisał Soboń, mogły być w błocie, na płocie i wiele osób by nie oddało głosu, no to przecież kto by te wybory zaakceptował? Dlatego pytam się, czy trzeba by było, czy ktokolwiek z państwa brał pod uwagę przeprowadzenie reasumpcji wyborów prezydenckich, bo ten wynik byłby nieuznawany. Panie przewodniczący, nie ma czegoś takiego jak reasumpcja wyborów prezydenckich. Jak pokazuje praktyka sejmowa, jest reasumpcja głosowania i pani o tym najlepiej wie. Teraz bardzo proszę, pan przewodniczący Jacek Karnowski. Bardzo proszę, później pan przewodniczący Romowicz. Ja mam pytanie. Pani marszałkini, proszę powiedzieć, czy jak taką karierę pani jako marszałkini Sejmu, czy to była jedna z ważniejszych ustaw przez panią przeprowadzanych, czy bo mówiła pani, że te wybory prezydenckie były takie no, najważniejszym jak gdyby aktem prawnym związanym z demokracją? Panie przewodniczący, jeżeli mogę prosić, to proszę mieć do mnie panie marszałek, a nie marszałkini, jeśli mogę o to proszę prosić. Bardzo. Odpowiadając na pańskie pytanie, powiem tak, wybory prezydenckie w pandemii były dla mnie najpoważniejszym wyzwaniem w tej kadencji, w której pełniłam funkcję marszałka Sejmu. Wybór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jest wymagany konstytucją, mamy pandemię i trzeba znaleźć sposób i rozwiązanie, żeby te wybory prezydenckie przeprowadzić. I nie ma mądrych, którzy powiedzieliby, co można w tej sytuacji zrobić. Konstytucja po prostu nie przewidziała ani odesłania do ustawy. Ona mówi wprost, kończy się kadencja Sejmu i musi wybrany być nowy prezydent. Dlatego pod tym względem tak, ta sytuacja była dla mnie najtrudniejsza w tej kadencji Sejmu, bo to była wielka odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Przed chwilą mówiła, tutaj też pan minister Buda mówił, że pani tylko gdyby ogłaszała, ale to za chwilę. Pan zadał mi pytanie, panie przewodniczący, ale ja odpowiedziałam wprost na pańskie pytanie. Dobrze. Pan mi zapytał, czy to było najpoważniejsze w mojej kadencji, więc odpowiedziałam panu zgodnie z tym, co myślę. Mówi pani marszałek, że nie było innego metody prawnej wyjścia z tej sytuacji. Rozumiem, że stan wyjątkowy był taką metodą prawną. Panie przewodniczący, ustawa wyraźnie mówi o tym, kiedy można wprowadzać stan wyjątkowy. Ogłaszając termin wyborów, nie było żadnego stanu wyjątkowego, więc nie mogłam się do tego odnieść. Ale nie było, nie ja wprowadzam stan wyjątkowy, nie było tego stanu wyjątkowego i dywagowanie o tym w tej chwili naprawdę jest zupełnie bezsensowne. Na tamten czas, kiedy ogłaszałam termin wyborów prezydenckich na 10 maja, nikt nawet nie mówił o pandemii. Pani marszałek, czy to był projekt rządowy, czy projekt poselski? Ten pierwszy z marca, bo nie wiem, o który projekt pan pyta, bo były 4. Ja sobie wydrukowałam te 4, żeby wiedzieć, to proszę to, powiedzieć to, co odnośnie mogę. Tych 4 projektów. Więc ten pierwszy, już momencik. Ten pierwszy, który dotyczył możliwości z 31 marca, który dotyczył możliwości głosowania dla prawie 10 milionów obywateli o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To było z 31 marca i tutaj mam wydruk z głosowania
Właściwie bardzo niewiele osób było przeciw. Ze wszystkich klubów kilka osób się wstrzymało, reszta głosowała za. To była ta jedna. Potem była z 6 kwietnia, że wybory będą przeprowadzone wyłącznie w drodze korespondencyjnej. Ta pierwsza, o której wcześniej mówiłam, w kilka dni była przeprocedowana także przez Senat. Potem była ustawa o szczególnych instrumentach z 16 kwietnia, ale ona wróciła szybciej do Sejmu z Senatu niż ta druga, o której wspomniałam. I czwarta to jest ta właściwa, na podstawie której przeprowadzone były wybory. Ale pani marszałek, nie odpowiedziała pani mi na pytanie, to ograniczmy się do tego 6 kwietnia. To czy to była poselska czy rządowa? 6 kwietnia to była poselska. A można wiedzieć, kto ją przygotowywał? Nie wiem, kto ją przygotował. Wiem, kto był wnioskodawcą upoważnionym przez klub do prezentowania tej ustawy. Pan Krzysztof Sobolewski. Natomiast kto ją pisał, kto nad nią procedował, kto siedział, tej wiedzy nie mam, pani przewodnicząca. No więc właśnie chciałem się zapytać, czy nie jest znany pani fakt, pani marszałek, że to był jednak projekt rządowy? No, złożony przez posłów, ale projekt rządowy. Nie, pisany nie. Przez rząd. No nie, panie przewodniczący, nie. Składam pod przysięgą, zeznając się z pani oczywiście przekonana, że... Składam pod przysięgą i wiem, co przysięgałem, panie przewodniczący. Ja otrzymuję projekt i nadaję mu bieg. Rozumiem. A czy wtedy na sali sejmowej mówiła pani posłom, że pani posiada 5 opinii prawnych? Panie przewodniczący, musiałabym sięgnąć do stenogramu, bo naprawdę tego nie pamiętam. Jeżeli to jest wymagane przez komisję, proszę mi dać czas na to, żebym weszła na stronę sejmową archiwalną i sprawdziła to, bo nie pamiętam. Ja tylko myślałem, że jak to taka ważna ustawa, to takie rzeczy się pamięta. Panie przewodniczący, wszystkie ustawy przyjmowane przez Sejm są ważne, bo zawsze kogoś dotyczą. No tak, ale tutaj sama pani marszałek mówiła, że wybory prezydenckie szczególnie ważne, z czym powiedziałam, się zupełnie zgadzam. Powiedziałam, prawda? O wyborach, ale nie powiedziałam, że inne ustawy są mniej ważne. Ta była związana z tym, że to była sytuacja zupełnie niespotykana, a sprawa niezwykle poważna, ustrojowa. Ustrojowa. Także zakładam, że pani marszałek się zapoznała, bo wiadomo, no nie z wszystkimi projektami może człowiek tak od A do Z zapoznać. No na pewno nie, posłowie też się nie zapoznają od A do Z. Na pewno, to zgadzamy się z tym, ale czy z tym projektem pani marszałek się zapoznała? Nie przypomnę, wtedy być może, ale w tej chwili nie pamiętam jego zapisów. Nie przypominałam sobie go. I nie wzbudzało to pani wątpliwości, że te pakiety dostarczone przez listonoszy mogą nie trafić do wszystkich ludzi, chociażby z tego powodu, że część mieszka, no, nie mam obowiązku meldunkowego chociażby. Panie przewodniczący, powtórzę raz jeszcze. Tym się zajmowały organy administracji rządowej. Ja nie miałam podstaw tego, żeby nie wierzyć, że moi koledzy z rządu starają się zrobić wszystko, żeby te wybory przeprowadzić, żeby one były naprawdę bezpieczne dla ludzi. Pani marszałek, ale sama pani marszałek mówiła, że to był projekt poselski, czyli nie przygotowany przez rząd w tym wypadku, wobec tego przygotowany przez posłów, no i dotyczący jednej z najważniejszych czynności w demokratycznym państwie, czyli wyborów pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy pani prezydenta, no w tym wypadku pana prezydenta, no to wypadało to, żeby to w sposób szczególny przejrzeć tą ustawę, prawda? Panie przewodniczący, członkowie rządu także są posłami. Oni też głosują. Czym innym jest posiedzenie rządu i przyjmowanie ustaw, a czym innym jest głosowanie, bo ministrowie także są posłami. Czy do pani marszałek trafiały pisma różnych organizacji, innych osób, które podważały możliwość skutecznego przeprowadzenia wyborów przez ten, według tego projektu? Odpowiem tak, panie przewodniczący. Chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania związane z tamtymi pismami, ponieważ to już pan przewodniczący wcześniej powiedział, ale proszę mi dać czas, ja mogę poprosić o wyciągnięcie tego z systemu. Nie mam tych pism, więc nie chcę państwa wprowadzić w błąd i powiedzieć, do kogo kierowałam i od kogo otrzymałam takie pisma. Nie pamiętam tego. To było 4 lata temu. To jednak będę prosił, panie przewodniczący, potem jeszcze raz, żeby wezwać panią marszałek. Bardzo przykro. A proszę powiedzieć, czy może pamięta pani, czy Państwa Komisja Wyborcza konsultowała ten projekt ustawy? Nie mam pojęcia, czy Państwa Komisja Wyborcza projekt ustaw konsultowała. Czy według pani wiedzy, jako wieloletniej parlamentarzystki i drugiej osoby w państwie,
było prawidłowe, żeby wyłączyć Państwową Komisję Wyborczą z organizacji wyborów i powierzyć ją Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych? Była to na pewno nowość, ale po to właśnie przygotowano tę ustawę, żeby w taki sposób te wybory przeprowadzić. Dlatego pytałem też o te opinie konstytucjonalistów w tej sprawie. Panie, opinii konstytucjonalistów, jakbyśmy wzięli pięciu, było pięć różnych opinii. Ja nie jestem konstytucjonalistą i zamierzam nawet dyskutować z profesorami prawa, bo nie mam do tego odpowiednich kompetencji. Ja mogę się wypowiadać tylko w kwestii tych przepisów, które są dla mnie jasne, oczywiste i mnie obowiązują. A jeśli nie rozumiem, to pytam. No ja rozumiem, dlatego tak? się właśnie pytam, bo ja też nie jestem konstytucjonalistą, mam pewne doświadczenie w prawie karnym, ale jako ofiara tego prawa. Natomiast no, też się bym zapytał, dlatego się pytałem, czy pani marszałek się pytała konstytucjonalistów. Dobrze, czy pani marszałek, czy to było według pani prawidłowe, że wychodzi pan prezes Jarosław Kaczyński z panem prezesem też Jarosławem Gowinem, nie jako członkowie rządu, nie jako członkowie prezydium Sejmu i ogłaszają, że wybory się nie odbędą. Panie przewodniczący, tak wtedy jak i dzisiaj szefowie koalicyjnych formacji, które wchodzą w skład ekipy rządzącej, takie rozmowy ze sobą prowadzą. Coś się uzgadnia, na coś się umawia. I to, że prowadzone były takie rozmowy, nie są dla mnie niczym dziwnym, zwłaszcza, że słyszeliśmy w Sejmie różne informacje, a o tym, że za chwileczkę się rząd rozsypie, tak, a o tym, że będzie zmiana marszałka, a o tym, że trzeba przedłużyć o 2 lata prezydentowi kadencję, albo na przykład, że może wprowadzić stan wyjątkowy, albo zmienić konstytucję. Więc naprawdę tych informacji było wtedy mnóstwo. To, że ludzie, którzy tworzą koalicję rządzącą, prowadzą ze sobą rozmowy i uzgadniają strategię, było i wtedy, i jest dzisiaj czymś zupełnie naturalnym. No tak, ale pani marszałek, to jednak pani prerogatywą było ogłaszanie terminów wyborów, a wychodzi dwóch prezesów partii i nie będących członkami rządu, ani nie będącym członkami prezydium Sejmu i ogłaszają, że wybory się w tym terminie nie odbędą, tylko odbędą się w innym terminie. Ale panie przewodniczący, oczywiście, że mogli to zrobić, dlatego że oni nie ogłaszali terminu wyborów. No, to było stwierdzenie pewnego faktu po uzgodnieniach politycznych. Natomiast nie oni ogłaszali termin wyborów, panie przewodniczący. Termin wyborów ogłaszałam ja jako marszałek Sejmu. Pani marszałek ogłaszała, a oni powiedzieli, że w tym terminie się nie odbędzie. Oni mogli to powiedzieć w terminie, że to się nie odbędzie w terminie, bo wtedy to już ja wiedziałam i wszyscy wiedzieliśmy, bo ustawa była jeszcze wtedy w Senacie, no więc nie było żadną rzeczą nadzwyczajną. Wszyscy to widzieli, bo to się działo na oczach wszystkich, że 10 tych wyborów nie będzie można przeprowadzić, bo ustawa jeszcze nie wróciła z Senatu. Więc to, że panowie podjęli taką decyzję po uzgodnieniach politycznych, jest dla mnie czymś zupełnie oczywistym. Natomiast nie oni ogłaszali termin wyborów, tylko ja. To był pewien przekaz do wyborców z koalicji rządzącej wtedy. Tak bym to powiedziała. A proszę powiedzieć, dlaczego ustawa, która zmieniała zasady wyborów, nie była przeprowadzana jednak, bo pani marszałek mówi, że tak, że nie było stanu wyjątkowego, ale w pewnym momencie dlaczego forsowano ustawę na krótszy termin 6 miesięcy przed terminem wyborów, kiedy wiadomo jest, że zgodnie z wyborami Trybunału Konstytucyjnego wyrokiem, to powinno być jednak, nie powinno być zmiany zasad gry 6 miesięcy przed wyborami. Panie przewodniczący, ponieważ o tym usłyszałam dzisiaj, więc sięgnęłam do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku, sygnatura akt 31/06 i wiem, że ten wyrok był dzisiaj przywoływany. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że w tym cytowanym orzeczeniu, które rzeczywiście mówi o tym, że pół roku przed właśnie pierwszym ogłoszeniem terminu wyborów nie powinno się dokonywać zmian, ale w tym samym orzeczeniu Trybunał uznał, że ewentualne wyjątki od tak określonego wymiaru mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym. Jeżeli pandemia nie była czymś obiektywnym i nadzwyczajnym, to co jest tym nadzwyczajnym i obiektywnym zdarzeniem? Ponadto chciałabym przypomnieć, że tą ciszę legislacyjną, bo tak się o niej chyba potocznie mówi,
Łamał już rząd Donalda Tuska i koalicja PO-PSL w 2015 roku. Przypomnę Państwu tylko, że w 2015 roku, 25 czerwca, a potem 10 lipca, procedowaliśmy zmiany kodeksu wyborczego, ustawę o zmianie kodeksu wyborczego. A przypomnę, że wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 roku, zarządzone na mocy prezydenta Bronisława Komorowskiego w lipcu, 17 lipca 2015 roku, potem zmienionego postanowieniem z 3 sierpnia. Widzimy, co robią samorządowcy w Warszawie. Zmieniają obwody głosowania, bo tak chcą. No nie, więc jeżeli, sami sobie nie mogą zmienić. Więc jeżeli, jest, nie, nie. No ale panie przewodniczący, jeżeli pan przywołuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to powtarzam raz jeszcze. Ten wyrok dopuszczał w wyjątkowych sytuacjach nadzwyczajnych, a COVID był taką nadzwyczajną sytuacją, żeby ten termin 6-miesięczny nie obowiązywał. I te praktyki stosowaliście także państwo w roku 2015, uchwalając dwukrotnie zmiany w kodeksie wyborczym. I to na pewno nie było na 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, tylko znacznie później. I tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Panie marszałek, błędy nawet czy grzechy innych nie powodują, żeśmy te same popełniali, ale chciałbym powiedzieć, że to PKW proponuje zmianę okręgów wyborczych i Rada się do tego ustosunkowuje. Czy jeżeli mamy mieć pretensje o zmianę okręgów wyborczych w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, to musielibyśmy... Panie przewodniczący, ja naprawdę nie mam do nikogo pretensji, ani do samorządowców, ani do nikogo, no, tylko stwierdzam fakt. Tych biednych rad ja tylko przywołałam fakt. Zarówno dwóch ustaw zmieniających kodeks wyborczy w 2015 roku przez poprzednią ekipę, jak i samorządowców, nie tylko w Warszawie, żeby była sprawa jasna. I nie słyszę, żeby z tego powodu ktoś robił awanturę. Natomiast tutaj rzeczywiście było przekroczenie tego terminu, czy niedotrzymanie tego terminu, ale wynikał on także z tego, co Trybunał orzekł, że może być wyjątek w sytuacjach nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym. A to był charakter obiektywny wyjątkowego zdarzenia, czy wyjątkowych okoliczności, jakimi była pandemia. Już ostatnia taka refleksja, tylko pani marszałek, świetnie pani zna te daty. Nie, panie przewodniczący, ja dzisiaj o tym usłyszałam i dlatego wyciągnęłam ten wyrok. Szanowna pani, ja pani nie przerywałem, proszę, wiem, że pani jest kobietą, ja tylko nędznym facetem, ale proszę mnie przerywać. Ja po prostu dziwię się, że pani nie pamięta tych rzeczy, czy miała pani opinie prawne, czy nie miała pani, a tutaj tak dobrze zna pani, co ten rząd zły Platformy Obywatelskiej wtedy uczynił. Ale oddaję głos panu przewodniczącemu. Czy na chwileczkę się odnieść do tego, co pan przewodniczący na końcu powiedział? Przepraszam, tylko jednym zdaniem. Panie przewodniczący, tamtego nie pamiętam, natomiast to dzisiaj było poruszane wtedy, kiedy zeznania składał pan sędzia Herbeliński, więc ja słyszałam o tym dzisiaj i dzisiaj sięgnęłam do tego wyroku i stąd mogę panu podać właśnie te daty, które przed chwileczką panu słyszał. Pani marszałek, szkoda, że pani nie sięgnęła do tego, jak pani jako marszałek zarządzała te wybory. Dobrze, teraz pan przewodniczący Romowicz. Ja tylko jeszcze jedno uzupełniające pytanie, bo pani wielokrotnie dzisiaj użyła w swojej wypowiedzi, że sytuacja była nadzwyczajna. No to jeśli była nadzwyczajna, to dlaczego państwo nie wprowadziliście stanu nadzwyczajnego? Znaczy, co by się jeszcze musiało wydarzyć w Polsce, żebyście wprowadzili stan nadzwyczajny? Przewodniczący, proszę pozwolić, że ja na to pytanie panu nie udzielę odpowiedzi innej niż ta, którą udzieliłam już kilka razy. Nie było dla mnie jako marszałka Sejmu postanowienia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i koniec, i tyle. Nie ja wprowadzam stan wyjątkowy. Po raz czwarty chyba mówię dokładnie to samo. Powtórzę jeszcze raz. Tak. Ja pani przypominam, że pani brała udział w wszystkich tych naradach na Nowogrodzkiej i państwo się zastanawialiście, co zrobić z tymi wyborami, dlatego no, druga osoba w państwie, jaka jest i panią, czy dzisiaj naprawdę pani przychodzi i mówi, że tak de facto no nie słyszałam, nie widziałam, to nie ja, to inni, to rząd. Trochę tak wygląda, a Sejm pracował 3 godziny, bo nawet nie było woli, żeby komisję zwołać, żeby się zastanowić, czy ktoś w ogóle przygotuje, czy Poczta Polska jest przygotowana. Otóż ja pokazuję fakty, bo fakty są takie, że państwo w 3 godziny. Ja rozumiem inne ustawy, ale to była ustawa o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych, kopertowych, gdzie ta instytucja, która to miała zrobić, po prostu była nieprzygotowana. To trochę wygląda, jakby tutaj ktoś prowadził sekretariat, a nie Sejm. Też jest na S, ale to nie Sejm. Pan przewodniczący Romowicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
Pani poseł, pod koniec marca 2020 roku wygłoszonym przez panią orędziu z całą stanowczością stwierdziła pani, tutaj cytat, że sposobem na bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest głosowanie korespondencyjne. Czy podtrzymuje pani to twierdzenie z marca 2020 roku? Tak, wtedy wypowiadałam te słowa z pełnym przekonaniem, tak. I myślę, że gdybyście państwo tych wyborów nie zbojkotowali, gdyby te prace szły szybciej, to te wybory by się odbyły zgodnie z tym, co powiedziałam w tym orędziu. Ja zapytam, co znaczy to byście? Bo jak rozumiem, pani zalicza mnie do grupy osób bojkotujących wybory, tak? To trochę pani faktów powiem. Jestem pierwszą kadencję posłem i byłem samorządowcem i nie udostępniłem danych osobowych. Panie pośle, to nie do pana, raczej do koalicji, która rządzącej, która wtedy była opozycją. Ale odpowiadając wprost na pana pytanie, tak. To bym prosił, żeby była pani precyzyjna, bo ja zacząłem merytorycznie, a pani zaczęła od ataku. W odpowiedzi na pismo skierowane przez panią do szefa Państwowej Komisji Wyborczej, pana Sylwestra Marciniaka, uzyskała pani informację, że przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Czy odpowiedź szefa PKW wzbudziła w pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej lub możliwości organizacyjnych przeprowadzenia wyborów prezydenta w 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej? Nie. Rozumiem, że pan pyta o to, czy nie uważałam, że podstawa prawna, na której wybory korespondencyjne się miały odbyć, czy ta ustawa kwietniowa były procedowane właściwie, tak? Dobrze rozumiem pańskie pytanie? Mogę pani zadać jeszcze raz pytanie. Jak pani je rozumie, to ja nie wiem. Ja pani zadaję pytanie. Czy odpowiedź szefa PKW z cytatem z tej odpowiedzi, przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych, koniec cytatu. Czy odpowiedź szefa PKW wzbudziła w pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej lub możliwości organizacyjnych przeprowadzenia wyborów prezydenta w dniu 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej? Pytanie jest bardzo proste. Nie wzbudziła we mnie żadnych zastrzeżeń, bo to była już końcówka. Wtedy, kiedy ogłaszałam te wybory, tego nie było. Czy miała pani wątpliwości odnośnie tak szeroko zakrojonego udziału Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w procesie organizowania wyborów wraz z jednoczesnym ograniczeniem roli Państwowej Komisji Wyborczej? Panie przewodniczący, nie znałam szczegółów, bo nie uczestniczyłam, bo nie byłam w administracji rządowej, więc nie wiem, jak wyglądała praca, planowanie tego, organizowanie, więc proszę mnie o to nie pytać, bo po prostu nie wiem. Ciśnie mi się komentarz na usta, że państwo tutaj nic nie wiecie. Każdy kolejny świadek nic nie wie, to nie ja. Marszałek ma konkretne uprawnienia. Panie przewodniczący Buda, niech pan nie przerywa. Panie przewodniczący Buda, chce pan usiąść jako rzecznik prasowy albo obrońca, adwokat, to jest drugie miejsce obok, pełnomocnik. Może pan zrezygnować z funkcji w komisji i być pełnomocnikiem świadka. Chce pan? Niech pan nie podpowiada. Naprawdę, panie pośle Romowicz, proszę nie podpowiadać, bo jeszcze tak się stanie. Jedna i druga izba parlamentu. To jest podstawa. Nawet jeżeli pan jest pierwszą kadencję, powinien pan to wiedzieć. Proszę nie krzyczeć. Żeby odpowiadał za przeprowadzenie wyborów. Proszę nie krzyczeć. I odpowiadała za to administracja rządowa. Proszę nie krzyczeć. Pan Romowicz teraz kontynuuje zadawanie pytania. Proszę bardzo. Pytania? Jest wniosek formalny. Proszę. Ja bym jednak prosił panie przewodniczący, żeby nie poniżać pierwszorocznych posłów na tej komisji. Wykonywała obowiązki marszałka Sejmu, ale jest drugą osobą w państwie. Więc pytanie o zadania Sugestia i prośba pana posła Karnowskiego, przewodniczącego, jest jak najbardziej słuszna. Ja dzisiaj już wielokrotnie zwracałem się do pana posła Czarnka z tą samą prośbą, więc teraz do pana Budy. Zadaje pytania pan przewodniczący Romowicz. Bardzo proszę. Panie przewodniczący Buda, że pan tutaj obraził mnie w nie wiadomo jaki sposób, to mnie nie rusza wcale. Ale proszę pytania zadawać. Nie odnosić się do mnie. Ma pan jakiś kompleks? Ale kto zaczął? Bardzo proszę, bo ogłoszę przerwę. Proszę, panie przewodniczący Romowicz, niech pan pokaże klasę, jak to się robi. Myślę, że warto pouczyć. Panie przewodniczący, mając takiego rozmówcę z drugiej strony, klasę okazać jest bardzo ciężko. Ale wiem, że pan potrafi. Dziękuję za docenienie. Kontynuując przesłuchanie. Czy miała pani wątpliwości odnośnie tak zakrojonego udziału Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w procesie organizowania wyborów wraz z jednoczesnym ograniczeniem roli PKW? Nie leżało to w zakresie moich obowiązków, w związku z tym się w ogóle nawet nie interesowałam, jak to przebiega. Tym się zajmował rząd. Dziękuję bardzo. Czy miała pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej skierowania przez Pocztę Polską SA wniosku do ministra cyfryzacji o udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL?
Panie przewodniczący, nawet nie wiedziałam, kiedy i kto skierował taki wniosek i czy skierował taki wniosek. Powtarzam raz jeszcze, nie byłam przedstawicielem organizacji administracji rządowej. Czy miała pani jakiekolwiek wątpliwości w sprawie zasadności skierowania przez Pocztę Polską wniosku do gmin o udostępnienie danych osobowych ze spisu wyborców? Taka sama odpowiedź, panie przewodniczący, jak na poprzednie pytanie. Dziękuję. Czy otrzymywała pani jako marszałek Sejmu stanowiska samorządowców oraz związków jednostek samorządu terytorialnego odnośnie przeprowadzenia wyborów prezydenta w dniu 10 maja w formie głosowania korespondencyjnego? Myślę, że na pewno one były, ale tutaj muszę powiedzieć, że to samo, co mówiłam wcześniej, trzeba to z systemu wyciągnąć, bo ja nie mam dostępu do tych opinii. Ale jak pani otrzymywała, to w praktyce swojej pracy jako marszałka zapoznawała się pani z nimi, z takimi opiniami, że wpływały, czy od razu pani odkładała na półkę, czy nie pokazywano pani w sekretariacie pani gabinetu? Nie, to nie sekretariat się tym zajmował, panie przewodniczący. Oczywiście, że z wieloma opiniami się zapoznawałam, ale dzisiaj nie jestem w stanie, bo tych opinii było bardzo dużo, dotyczącego różnych ustaw. Jeżeli pan chce, żebym je zacytowała czy omówiła, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, pani poseł, ja nie oczekuję, że pani będzie cytowała, bo wiem, że upływ czasu jest duży i w natłoku spraw pani może tego nie pamiętać. Ale chodzi mi o ustalenie, czy po uzyskaniu opinii samorządowców, bo to było powszechne wtedy, związków samorządowych, że te wybory trudno będzie przeprowadzić. Czy wzbudziło to w pani jakąkolwiek wątpliwość, czy po prostu szła pani w przekonaniu, że tak, to jest dobry sposób na przeprowadzenie wyborów i to się na pewno uda? Panie przewodniczący, ja wiedziałam, wszyscy wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie z tego doskonale sprawę, że to jest trudne przedsięwzięcie, ale gdybyśmy wszyscy jednakowo do niego podeszli, było ono absolutnie możliwe do przeprowadzenia. A samorządowcy oczywiście byli w tym procesie bardzo potrzebni. A czy posiada pani wiedzę odnośnie incydentu wyniesienia pakietu wyborczego od jednego z podwykonawców? Nie, słyszałam, gdzieś czytałam, ale nie znam tego, to ktoś musiałby mi to przypomnieć, ale nie znam tego, nie przypominam sobie, na czym ten incydent miał polegać. Gdzieś o nim czytałam na pewno, ale nie znam szczegółów. Jest pani doświadczony politykiem, była pani marszałkiem Sejmu, to wie pani, że po opróżnieniu urzędu prezydenta obejmowała pani tą funkcję jako marszałek Sejmu? Nie, panie przewodniczący, to jest nieprawda. Konstytucja wyraźnie mówi o sytuacjach, w których marszałek Sejmu przejmuje do czasu wyborów funkcję prezydenta i to jest śmierć, to jest zrzeczenie się tej funkcji przez pana prezydenta albo niemożność sprawowania przez niego funkcji, ale na pewno nie jest tą przyczyną nieprzeprowadzenie wyborów. Ale czy ja zapytałem o przeprowadzenie wyborów? No tak, no mówił pan Ja pani powiedziałem, że zna pani tą zasadę, która jest wyrażona w Konstytucji, że po opróżnieniu urzędu prezydenta, nie powiedziałem z jakiego powodu, przejmuje pani obowiązki głowy państwa. To pani teraz powiedziała w odpowiedzi, że to nieprawda, że w tym wypadku by pani tych funkcji nie objęła. Natomiast ja o to nie pytałem w ogóle. Ja pytałem, czy zna pani przypadki. Panie przewodniczący, dobrze, ja doprecyzowałem to, dobrze. Jeżeli pan chciał zapytać, czy w ogóle, proszę bardzo, oczywiście, że tak. Czy w związku z tym, że według pani nie, ale według niektórych konstytucjonalistów pani by sprawowała funkcję prezydenta po opróżnieniu urzędu przez niewybranego prezydenta, czy miała pani świadomość, czy w ogóle istniała fizyczna możliwość zapewnienia dostatecznej ilości skrzynek, urn do głosowania, należytego ich rozmieszczenia, a także podjęcia innych starań, które doprowadziłyby do zmniejszenia zagrożenia z wirusem SARS-CoV-2 wszystkich biorących udział w procesie wyborczym? Odpowiedź jest taka sama. No, panie przewodniczący, przepraszam bardzo, ale ja bardzo bym chciała odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale pan zadaje im pytania z zakresu administracji rządowej. Ja się tym nie zajmowałam. Jak mogę panu na takie pytania odpowiedzieć? To proszę tego ode mnie nie wymagać. Ja pani powiem, dlaczego ja o to pytam. Bo jak się okazuje, jak to potwierdzi wcześniejsi świadkowie, niektórzy odpowiadali za to, co nie było w ich zakresie kompetencji, a zaś ci, co mieli w kompetencjach, to nie odpowiadali. I próbuję ustalić, czy pani odpowiada za coś, jakiekolwiek czynność w procesie organizacji wyborów. To jest bardzo nie proste. Odpowiadałam, proszę nie irytować, tylko odpowiadać nie, nie robiłam. Tak, robiłam. Prosta sprawa. To jest pani zadanie na moje pytania. Czy zarządzając wybory na dzień 10 maja, brała pani pod uwagę różnicę w kosztach przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej w stosunku do formy tradycyjnej? Nie. W kwestii organizacji wyborów, które korespondencyjne, w szczególności to sposobu oraz formy zabezpieczenia osób biorących udział w organizacji głosowania, m.in. listonosz odbierających pakiety wyborcze od wyborców przebywających wówczas na kwarantannie, chciałbym panią zapytać, czy w momencie zarządzania głosowania na dzień 10 maja była pani w posiadaniu wiedzy odnośnie fizycznej możliwości zapewnienia dostatecznej ilości środków ochrony osobistej, ale jeszcze pani nie wie jakich środków. Ale ja już nie, panie przewodniczący.
Ja mam prośbę, bo faktycznie może pan poseł skończy pytanie i wtedy pani odpowie nie, bo odnosimy wrażenie, że pani jeszcze nie usłyszy całego pytania, już odpowiada nie. Proszę jednak... Dobrze, ale proszę, żeby odpowiadać na pełne pytanie, a nie z góry już, że nie, dobrze, bo to używając słów pana Czarnka, to nie cyrk, naprawdę. Proszę bardzo. I jeszcze raz, panie przewodniczący Buda, naprawdę może pan zmienić tą funkcję, to jest od ręki tak naprawdę. Zaraz zagłosujemy, pełnomocnictwo, siada pan obok i może pan odpowiada za panią, za wszystkie świadka. To jest bardzo proste, nawet chyba prostsze jak inne czynności tej komisji. Proszę mi pozwolić samą decydować. I z wzajemnością. Już ostatnie pytanie, już nie będę panią narażał na odmawianie mi odpowiedzi na pytanie, ale skończę to, bo pani mi przerwała. Czy w momencie zarządzania głosowania na dzień 10 maja 2020 roku była pani w posiadaniu wiedzy odnośnie fizycznej możliwości zapewnienia dostatecznej ilości środków ochrony osobistej, w tym fartucha foliowego z rękawami w skojarzeniu z czepkiem i ochraniaczami na buty lub alternatywnie kombinezonu wodoodpornego z kapturem, a dodatkowo maski, gogli lub przyłbice oraz dwóch par rękawic winylowych, wszystkim osobom mającym wziąć udział w organizacji wyborów korespondencyjnych, w tym listonoszom i członkom obwodowych komisji wyborczych? Skończył pan, panie przewodniczący, tak? Tak. Nie. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Czy przed dzisiejszymi zeznaniami, w czasie kiedy dowiedziała się pani, że będzie pani świadkiem w tej komisji, rozmawiała pani z jakimkolwiek politykiem ówczesnego, poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości lub jakimkolwiek innym posłem zasiadającym w komisji śledczej? Nie, panie przewodniczący. Dziękuję pani. A jeszcze na koniec, proszę, to chcę, żeby to było w protokole, bo pan powiedział, że ja odmówiłam panu odpowiedzi na pytanie. Nie. Ja się zrozumieliśmy. Takiego... Po prostu cały czas pani udziela odpowiedzi negatywnej. No tak, bo nie wiem. Jak nie wiem, to odpowiadam nie. Wyjaśniliśmy to. Dobrze. Dziękuję. Tak, protokół, jak słychać, nie będzie zbytnio obszerny, ale wszystko będzie w tym protokole. Pan poseł Buda. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, szanowni państwo. Ja mam pytanie odnośnie rzeczywiście tego momentu kwietnia, kiedy parlament podejmował decyzję o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. Ustawa została przyjęta, przypomnę, 6 kwietnia. I czy w normalnym toku spraw, biorąc pod uwagę powagę sprawy, tak jak pani marszałek wskazała, to jest jedna z ważniejszych spraw, która w tamtym czasie zajmowała cały parlament, łącznie z prezydium Sejmu, z pani marszałek. Czy można było się spodziewać, że takie podejście nadzwyczajności sytuacji będzie również, czy można oczekiwać go po stronie Senatu? Czy już wtedy było wiadomo, że Senat będzie jednak próbował uniemożliwić przeprowadzenie tych wyborów? Panie przewodniczący, mogę przytoczyć jeszcze raz to, co powiedziałam na początku. Ja starałam się z każdym mieć dobre relacje, bo wiedziałam, że będę musiała współpracować. Także chodzi tutaj marszałka Grodzkiego. I muszę powiedzieć, że powtórzę to raz jeszcze. Udało nam się parę razy wspólnie uzgodnić stanowisko, które na początku nas różniło. Bo ja rozmawiałam z panem marszałkiem Grodzkim. Natomiast tutaj słychać było nie tylko ze strony Senatu, ale przede wszystkim polityków i w przestrzeni medialnej, że będzie to batalia o to, żeby te wybory się nie odbyły, bo słyszeliśmy o tym, że notowania pani marszałki Dawy-Błońskiej, która była kandydatką na prezydenta, zaczęły gwałtownie spadać. Zresztą ja pamiętam te próby przeróżnych scenariuszy, jakie słychać było na korytarzach, żeby zostały przeprowadzone właśnie po to, żeby wybory 10 maja się nie odbyły. Ale ja nie zakładałam złej woli, powtórzę to raz jeszcze. U nikogo nie zakładałam złej woli, ale oczywiście miałam w tyle głowy to, że Senat ma 30 dni, czy je wykorzysta. Nie byłam tego pewna. Nie byłam tego pewna. Dziękuję. A mam pytanie, pani marszałek, odnośnie tego, czy wtedy było jasne, czy pani marszałek też o tym słyszała, też były takie medialne doniesienia odnośnie działalności, wtedy aktywności pana Gowina, który razem z Koalicją Obywatelską dyskutował na temat zablokowania tych wyborów i też potencjalnie zmiany na funkcji i marszałka, ale też w ogóle większości parlamentarnej i rządu. Takie informacje rzeczywiście do mnie docierały z tak zwanych korytarzy sejmowych. Mam pytanie odnośnie, bo tutaj pan przewodniczący Dariusz Zieloński pytał, skąd było wiadomo, że wybory korespondencyjne mogą być bezpieczniejsze niż wybory w formie tradycyjnej?
Tak, było pytanie, czy skąd było to jasne, skąd było to wiadomo, na jakiej podstawie? Nie, no, znowu pan myli. No. Dobrze, ja, moje pytanie proszę. Jest proste. Otworzymy to pytanie, ale teraz nie tracąc czasu. Dlaczego pani marszałek uważała, że 10 maja te wybory będą bezpieczne? Ja takie pytanie zadałem. Tak, dobrze. No to jest różnica. Moje pytanie jest proste, ogólne. Czy jasnym było dla wszystkich, bo Polacy na przykład tutaj przytoczę konkretną daną, ponad 1 miliard przesyłek odebrali w trakcie pandemii w 2020 roku. To był radykalny skok, bo wszyscy wiedzieli, to było jasne, że to jest dużo bezpieczniejsze niż poruszanie się w miejscach powszechnie dostępnych, miejscach publicznych. Więc dla nas wszystkich jako parlamentarzystów również było jasne, że ograniczenie kontaktu w każdej sytuacji, łącznie z wyborami, będzie bezpieczniejsze. Stąd moje pytanie, czy jasne było również dla pani marszałek, że wybory korespondencyjne z pewnością są bezpieczniejsze niż tej formule podstawowej? Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. I moje kolejne pytanie, czy istnieje, ja wiem i też jakby od razu uprzedzam tę odpowiedź, wiem, że pani marszałek nie ma wiedzy, nie wskazuje tutaj na wiedzę konstytucjonalistów. Natomiast czy była analizowana sytuacja możliwości przeniesienia, z punktu widzenia kompetencji marszałka, przeniesienia wyborów na inny termin niż wyznaczony pierwotnie wtedy 5 lutego? Ja odpowiem nie. Panie, nie, proszę nie uprzedzać, bo tak, panowie posłowie, no sami zadajecie i sobie odpowiadacie. Pan poseł Buda sam uprzedził sobie odpowiedź. To jest pytanie do pani, rozumiem, marszałek, tak? Proste pytanie, tak. Analizy prawne, czy było w ogóle dyskusja na ten temat, czy istnieje ścieżka prawna, która pozwala przenieść wybory z tego pierwotnego terminu konstytucyjnego, wskazanego wówczas 5 lutego i wyznaczonego na 10 maja? Tak, tylko miałabym prośbę do pana przewodniczącego. No ja jednak chciałabym się zachowywać poważnie i mam nadzieję, że mam do czynienia z poważną komisją. No, ja mogę przeprosić w imieniu większości członków. Się dosyć niezręcznie, muszę powiedzieć, na takie... Nie, ale to zwracam uwagę, pani marszałek, że to pani kolega, pan przewodniczący Buda, zadając pytanie, od razu powiedział, że uprzedza odpowiedź, więc troszeczkę poczuliśmy się... No, nie jestem konstytucjonalistką. Bardzo proszę, niech pani odpowie. Myślę, że będzie krótka odpowiedź. Ponieważ to była sytuacja dla mnie zupełnie nowa i tak jak powiedziałam, ja nie jestem konstytucjonalistą i myślę, że tego dotyczyło to pytanie. Skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie, czy jest możliwe przesunięcie terminu na inny niż ten, który ogłosiłam 10 maja. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, podam taki przykład. Budżet tego roku uchwalony 700 stron, uchwalony w 6 dni. Ustawa kilkustronicowa, wówczas bardzo ważna też, ale kilkustronicowa, prawie miesiąc. To wszystko skłania mnie do zadania podstawowego pytania. Dlaczego te wybory korespondencyjne się nie odbyły? Panie przewodniczący. Wszyscy pamiętamy tamten czas. Ja mogę tylko powiedzieć to, co było też wiedzą powszechną. Spadające sondaże pani marszałek Kidawy-Błońskiej i próba zastąpienia jej innym kandydatem. To było oczywiste. Myślę, że proszę państwa, że gdyby notowania pani kandydatki wtedy na prezydenta były wyższe, a nie niższe, to dzisiaj byśmy tej komisji nie mieli, bo państwo zrobilibyście wszystko, żeby te wybory 10 maja się odbyły. Ale było zupełnie inaczej. Zresztą ja słyszałam wypowiedzi polityków ówczesnej opozycji o tym, że zrobią wszystko, żeby te wybory wywalić. To była też wiedza bardzo powszechna, o której także i tutaj na komisji była mowa. Publicznie mówiła o tym pani marszałek Kidawa-Błońska, pan przewodniczący Borys Budka. Więc myśmy starali się podejść do tego bardzo odpowiedzialnie i naprawdę to nie było żadne nasze widzimisię przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, tylko szukanie takiego rozwiązania, które by te wybory umożliwiło w najbardziej bezpieczny sposób. I naprawdę gdybyśmy wtedy wszyscy odpowiedzialnie do tego podeszli, tak jest moje przekonanie, mam prawo mieć takie przekonanie i to jest moja opinia i moja ocena, moglibyśmy te wybory korespondencyjne przeprowadzić 10 maja. Ale tutaj rzeczywiście potrzebna była zgoda całej klasy politycznej. Dzisiaj państwo macie w Sejmie i w Senacie większość. Wtedy sytuacja była jednak zupełnie inna.
w Sejmie mieliśmy my przewagę, natomiast w Senacie my, ówczesna opozycja. I stąd były te problemy, bo jak mówię raz jeszcze, udało się parę razy uzgodnić z marszałkiem Senatu coś dobrego, ale tym razem nie było takiej woli. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy według pani marszałek te osoby, które no same mówiły, że wywaliły, czy zablokowały te wybory, czy one powinny ponieść odpowiedzialność prawną, polityczną za te działania i za stratę 70 milionów złotych? Panie przewodniczący, ja nie będę się bawiła tutaj w sędziego, prokuratora, nie jestem członkiem komisji śledczej, ale jeżeli ja dzisiaj tutaj składam zeznania i nie uchylam się od tego, choć przypomnę, że sam pan przewodniczący Joński, kiedy był wniosek o to, żeby przesłuchać panią marszałek Kidawę-Błońską, wyraźnie powiedział, nawet lekko chyba poirytowany, bo to chyba był drugi wniosek, że nie będą wezwani, a szkoda, bo myślę, że ich wiedza byłaby też tutaj potrzebna. Tak, uzupełniam, kandydaci, nie zamierzam wzywać kandydatów. Ale panie, proszę mi pozwolić dokończyć, panie przewodniczący. Tych, którzy wywalili te wybory. Panie przewodniczący powiedział wówczas, że nie będą wzywani właśnie dlatego, że zakres tematyczny tej komisji dotyczy organów administracji rządowej. Natomiast pani marszałek Kidawa-Błońska, to jest pański cytat, ani pani marszałek Kidawa-Błońska, ani pan Rafał Trzaskowski, ani pan Borys Budka nie reprezentowali organów administracji rządowej. I dlatego chciałabym też prosić o to, żebyście państwo nie mieli takiego obrazu, że ja czegoś nie wiem i czegoś nie chcę powiedzieć, bo tak tutaj wcześniej padło. Ja rzeczywiście, będąc zupełnie w innym miejscu, mogę odpowiadać tylko za to, co wiem, a nie za to, za te działania, które były w gestii zupełnie kogo innego. Więc myślę, że jeżeli chcielibyście państwo mieć pełny obraz tego, dlaczego doszło do tego, że 10 maja wybory się nie odbyły, to ja uważam, że zdecydowanie, ja mogę odpowiadać na każde pytanie. Dobrze. Powinni być także tutaj, w tym miejscu, te osoby, o których przed chwileczką powiedziałam, dla pełnego zrozumienia i wyjaśnienia całej tej sytuacji. Szanowna pani świadek, nie jest od opiniowania tego, co powiedział przewodniczący, a po drugie zaprosiliśmy panią i biegłego dzisiaj od rana, żeby właśnie poświęcić czas na legislację, bo wpłynął projekt ustawy. Również jest zaproszony pan marszałek Senatu, bo również projekt się znalazł w Senacie. I jest różnica 3 godzin u państwa bez konsultacji komisji i opinii i 29 dni z pełnymi opiniami, komisjami i podejściem poważnym do wyborów, które wtedy zagrażały jednak życiu i zdrowiu, o czym mówił Flisiak. Przedłużę panu, o czym mówił profesor Flisiak. Żałuję tylko, że pani jako marszałkini, no jednak, czy marszałek, nie poprosiła opinii w tak trudnej sytuacji, kiedy wszystko było pozamykane, tych, którzy na zdrowiu i życiu się znają i którzy mogliby zabezpieczyć to zdrowie i życie. I na to zwracałem uwagę. Natomiast nie zamierzam, i to po raz kolejny potwierdzam, zapraszać kandydatów na prezydenta, bo komisja ma badać cały proces przygotowania organizacji i tego, że to się nie odbyło. A nie ma pytać kandydatów, co myśleli na temat wyborów, w których samych uczestniczyli. Może pani protestować. Szanowna pani, przed momentem pani przedstawiała opinię i nie zabierałem pani głosu. Ale ponieważ pani się odnosiła do mnie, a nie apeluję do pani, żeby pani nie opiniowała tego, co mówi przewodniczący bądź członkowie komisji. I o to panią bardzo proszę. Czy pan przewodniczący Buda ma jeszcze pytanie? Proszę bardzo. Odpowiadałem, panie przewodniczący Joński, na pytanie zadane przez pana przewodniczącego Budę i pan to skomentował i o to prosiłam, żeby tego nie robić. Panie przewodniczący, szereg nieporozumień wynika z tego, że pan ciągle nie zna przepisów prawa. Czy pan ma pytania, czy też nie? Bo jeśli nie ma pan pytań, to będzie następna osoba. Na podstawie artykułu 11c ustawy o komisji śledczej świadek ma prawo złożyć wniosek o dokonanie czynności, który komisja ma obowiązek podejmowania z urzędu. I właśnie pani marszałek to zrobiła. Złożyła wniosek o przesłuchanie pani Kidawy-Błońskiej. Prosta sytuacja. Na podstawie artykułu 11c. Przechodząc teraz do kolejnych pytań. Sprawą wyborów korespondencyjnych zajmował się sąd i prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem pana Banasia, a konkretnie panów Banasiów. Zarzucano tutaj no, nieprawidłowości w przeprowadzeniu tych wyborów.
Decyzją prokuratury odmówiono wszczęcia postępowania 30 grudnia 2021 roku. Ale uwaga, zostało to zaskarżone przez Najwyższą Izbę Kontroli i 29 listopada ubiegłego roku, czyli nie tak dawno, 3 miesiące temu, 2023 roku, sąd orzeczeniem prawomocnie utrzymał w mocy postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa. W zasadzie zamknął przedmiot działalności tej komisji, czyli stwierdził, że nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa. Jeżeli pan chce pójść do domu, to proszę bardzo, proszę podjąć decyzję w tym zakresie samodzielnie. Proszę zadawać pytania. Ja zmierzam do pytania. Strona 10 uzasadnienia tego orzeczenia brzmi tak. Działania administracji rządowej zmierzające do powstrzymania wzrostu liczby zakażeń i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym nie mogą być uznane za działania na szkodę interesu publicznego. To jest pierwszy fragment. A drugi fragment. W przypadku bierności organów władzy państwowej w próbach zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii, w przestrzeni publicznej pojawiłyby się zarzuty niedopełnienia obowiązków. Ja w tej sytuacji właśnie chciałbym zapytać o to, czy było takie poczucie, że zarówno organy władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej powinny działać w poczuciu obowiązku przeprowadzenia tych wyborów, ponieważ konstytucja jasno wskazywała na to, zarówno w stosunku do marszałka na wyznaczenie terminu wyborów, jak i na organy administracji rządowej przeprowadzenia tych wyborów. Przepraszam, zdecydowanie tak, panie przewodniczący. Ja wiem, że dzisiaj konstytucja jest różnie przez różnych ludzi stosowana i interpretowana. Ja, składając przysięgę jako poseł na Sejm, już w 2005 roku wiedziałam, że składam ją i że będę przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczą dla mnie zupełnie oczywistą było to, że zarówno my, jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą czy organ władzy ustawodawczej, jak i organy władzy wykonawczej zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby ten konstytucyjny obowiązek wypełnić. Jestem przekonana, że moi koledzy ministrowie, z którymi przecież nie współpracowałam przy tym, bo to nie ten organ, robili wszystko, żeby tak się właśnie stało. To był naprawdę wielki nasz wspólny obowiązek wobec wyboru głowy państwa. Mielibyśmy wtedy kryzys konstytucyjny niesamowity, gdyby głowy państwa nie było po wyznaczonym terminie wyborów. Bo kadencja pana prezydenta Dudy kończyła się określonego dnia i konstytucja nie przewidywała żadnego odstępstwa i wyjątku od tej zasady, żeby głowa państwa poprzez zapewnienie ciągłości mogła być wybrana w terminie określonym przez marszałka Sejmu. Dziękuję bardzo. Ja przytoczę tutaj dwie dane, które pojawiły się publicznie. Chodzi o dwa sondaże. Jeden z 23 kwietnia, a drugi z 11 maja 2020 roku. W pierwszym sondażu pan prezydent Andrzej Duda ma 59% poparcia, pani Kidawa-Błońska 2,5%. W drugim, 11 maja, to jest Andrzej Duda 45%, czyli już dzień po terminie przeprowadzenia wyboru. Myślę, że on jest najbardziej miarodajny. Andrzej Duda 45%, Kidawa-Błońska 4,5%. Czy ten sondaż w zasadzie nie pokazuje całkowicie intencji, jakie przypisywały, czy jakie były w zamiarze właśnie wówczas Platformy Obywatelskiej, żeby zablokować te wybory, bo ostatecznie skończyłoby się tym wynikiem, jakim jest sondaż 11 maja. Znaczy nie pamiętam, no pan przypomniał, bo ja nie pamiętałam, jak wyglądały te różnice między w sondażach między Andrzejem Dudą a Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wiedziałam tylko, że była bardzo duża różnica. Zresztą wtedy się bardzo powszechnie mówiło o tym, że Platforma Obywatelska planuje wymianę kandydata. No i dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie oczywistym było, że wszelkie próby, podejmowane próby storpedowania tych wyborów 10 maja właśnie temu miały służyć. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan podał sondaż 2 miesiące po tym, jak kandydatka zrezygnowała? Bo ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. To jest sondaż przeprowadzony na rzecz Rzeczypospolitej przez IBRIS 11 maja 2020 roku i 23 kwietnia 2020 roku. Dziękuję.
Pani poseł Agnieszka Kłopotek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pani poseł, doskonale pani pamięta, kiedy pani Kidawa-Błońska kandydowała, jak spadało jej poparcie, bo pani to mówiła chwilę temu, ale nie pamięta pani, czy zlecała pani opinię w kwestii dotyczącej tych wyborów. Nie pamięta pani treści decyzji. Często mamy na tej sali w tej chwili do czynienia z tym, że świadkowie mają dosyć wybiórczą pamięć, a podobno były to bardzo ważne sprawy związane z wyborami korespondencyjnymi. Czy zapoznawała się może pani z treścią wystąpień poprzednich świadków, których przesłuchiwaliśmy? Nie. Słyszałam może 5-10 minut. Nie przyglądam się tej komisji. Ponieważ chciałabym właśnie tutaj przypomnieć, że jeden ze świadków, pan Gowin, twierdził, że przeprowadzenie wyborów w tym terminie, który państwo proponowali, wyborów korespondencyjnych, byłoby totalną katastrofą i kompromitacją państwa polskiego. I chciałabym się zapytać pani, jak się pani odniesie do tej wypowiedzi? Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest opinia pana Gowina, do której ma oczywiście prawo, natomiast ja mogę powtórzyć to, co powiedziałam już wielokrotnie, że naszym obowiązkiem było przygotowanie wyborów tak, żeby one się mogły odbyć w konstytucyjnym terminie i zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, żeby tak się właśnie stało. Tak, ale słyszeliśmy poprzednio, kiedy występował pan biegły, że były jednak inne możliwości rozwiązania tego problemu, niekoniecznie przeprowadzania na siłę tych wyborów. Pani przewodnicząca, ja nie znam wszystkich propozycji zaproponowanych przez świadka, który... Rozumiem. Który, gdy pani mi podała, tylko pytanie moje jest takie, minęły 4 lata od tych wyborów, czy ktoś uznał, zapisał, przyjął za normę, że można tak właśnie zrobić, jak proponują te rozwiązania, których ja w tej chwili nie znam, bo nie wiem pewnie o wszystkich. Ja słyszałam tylko o przedłużeniu o 2 lata kadencji prezydenta dotychczas urzędującego, czyli prezydenta Dudy, ewentualnie o przeprowadzeniu... I wprowadzenie stanu wyjątkowego. Tak. Wyjątkowego. Tak. Czy była jeszcze jakaś propozycja? Jeszcze jakaś była, ale... Dobrze, ja mam kolejne pytanie. Powiedziała pani... Gdybyście nie bojkotowali wyborów, co miała pani na myśli? Przeprowadzenia. Mhm. Pani przewodnicząca, w przestrzeni medialnej słyszeliśmy co chwilę wypowiedzi polityków, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, które straszyły wyborców, a naprawdę w tamtym czasie, jeśli sobie przypomnimy, naprawdę nie trzeba było dużo, żeby ludzi wystraszyć, że mamy krew na rękach, że ludzie będą umierali, że będą otrzymywać śmiercionośne koperty. To wszystko było sączone dzień w dzień wyborcom, którzy i tak byli przestraszeni i spanikowani tą pandemią, która trwała i która niestety zbierała też żniwo w postaci ludzi, którzy umierali. Taka była prawda, a tutaj był, więc ludzie jak gdyby żyli w swoim świecie tych codziennych problemów, a my oprócz tego mieliśmy jeszcze do przeprowadzenia wybory prezydenckie, bo w momencie, kiedy je ogłaszałam, jeszcze raz przypomnę, nie było tej pandemii, więc nie było możliwości, żeby ją przewidzieć i zaplanować jakiś inny termin, czy cokolwiek, dokonać jakiejkolwiek innej zmiany. Więc to pokazuje, poza tym, pani przewodnicząca, no wiemy też później, że do przeprowadzenia tych wyborów oprócz władzy czy administracji, organów administracji rządowej, no jest potrzebna współpraca, bo wszyscy wiemy, jak się odbywają wybory z administracją samorządową. I tutaj mieliśmy taką sytuację, że część samorządów mówiła, że tych wyborów nie przeprowadzi, część się tego chciała podjąć, więc mieliśmy też tutaj rozbieżność stanowisk. Czy w takim razie uważa pani, że to, że samorządowcy nie przekazali danych wrażliwych swoich mieszkańców zgodnie z tym, że dostali maila z Poczty Polskiej, nie podpisanego maila przez nikogo, że mają przekazywać wrażliwe dane osobowe swoich mieszkańców. Czy to było według pani bojkotowaniem wyborów? Pani przewodnicząca, ja nie znam dokładnie treści tego, o czym pani mówi, ani tego maila, bo go nigdy nie widziałam, ani co trafiło do samorządowców. Ja znam tylko opinie powszechne samorządowców wypowiadane medialnie na temat tego, że się nie włączą w przeprowadzenie tych wyborów. Ale znam też takich, którzy włączyli się w to i wybory byli w stanie zorganizować. A czy zna pani również opinię samorządowców, że byli naciskani przez wojewodów, żeby te dane przekazywać i straszono ich? Nie, tej wiedzy nie mam, pani przewodnicząca. Dobrze. Pytanie mam jeszcze o kwotę 70 milionów.
czy według pani powinny zostać wydane te pieniądze, jeżeli nie została podpisana żadna umowa, która zagwarantowałaby Poczcie Polskiej, że dostanie wynagrodzenie za przygotowanie tych wyborów? Pani przewodnicząca, nie znam szczegółów, natomiast mogę powiedzieć jedno, że jeżeli się przygotowuje wybory, każde wybory kosztują zawsze. Natomiast jak było w tym przypadku, nie umiem tego pani powiedzieć, bo po prostu w tym nie uczestniczyłam. Natomiast pieniądze są wydawane na każde wybory. Tutaj też musiały być wydane na przygotowanie tych wyborów. Tak, ja nie pytam pani dlatego, że pani uczestniczyła, tylko tak po prostu chciałabym się zapytać jako obywatelka, tak? Czy wydanie jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, z państwowych pieniędzy, bez podpisania umowy, bez jakiegokolwiek zagwarantowania, że te pieniądze zostaną przekazane, jest poprawne czy nie? Nie wiem, czy tak było, pani przewodnicząca. Jeszcze raz pani odpowiem. Nie uczestniczyłam. No przecież żadna umowa nie została podpisana. Nie wiem, nie znam tych ustaleń. Proszę mnie o to nie pytać, bo nie znam. Pani druga osoba ustaleń w państwie nie wie, że proszę była podpisana umowa? Pani przewodnicząca, druga osoba w państwie, proszę nie przesadzać z tymi możliwościami drugiej osoby w państwie, pani przewodnicząca, naprawdę. Dobrze. Zasadniczo nie mam więcej pytań, dziękuję. Pewnie łatwiej byłoby panią zapytać, co w ogóle pani wie na temat tych wyborów korespondencyjnych, bo... Panie przewodniczący, znowu pan zaczyna pozwalać sobie na komentarze pod moim adresem. Bardzo nie, proszę traktować mnie jak świadka. Zadaję to pytanie wprost przed kolejnym posłem Tumanowiczem, gdyby pani w ogóle powiedziała nam o swojej wiedzy na temat ustawy o wyborach korespondencyjnych. To jest pytanie o fakty. Proszę nie przerywać, panie Buda. No pytam o fakty. Co pani wie, jaką ma pani wiedzę? Po prostu chcę troszeczkę pomóc, bo wiele pytań, prawie wszystkie na nie, więc chcę zapytać, jaką ma pani wiedzę? Od momentu wpłynięcia do momentu podjęcia, co pani wie na ten temat? Cieszę się, panie przewodniczący, że jest stenogram z tego, bo ja na wszystkie pytania odpowiadałam i nie było tylko nie. Nie odpowiadam na pytania, na które nie mam wiedzy. Na wszystkie pozostałe pytania państwa odpowiadam zgodnie ze swoją wiedzą. To jeszcze raz mam zadać to pytanie, czy możemy panią poprosić, żeby pani nam przedstawiła swoją wiedzę na temat tego procesu legislacyjnego od momentu pojawienia się projektu ustawy do momentu wyjścia z Sejmu. Nie pyta, czy pan poseł przewodniczący ma dość, bo nie wiem, rozumiem, tak, że pan... Jeszcze raz mogę zadać pytanie. Poproszę o to, żeby pani przedstawiła wszystkie fakty, które pani pamięta na temat procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o wyborach korespondencyjnych od momentu, kiedy się pojawił projekt ustawy, od momentu, kiedy pani o tym usłyszała, do momentu wyjścia z Sejmu. Mogę panu podać datę wpływu tej ustawy, skierowanie jej do pierwszego, drugiego, trzeciego czytania i wyjście z Sejmu, bo to jest powszechnie znane. Chodzi o ustawę z 6 czerwca, tak? Kwietnia. Z 6, przepraszam, kwietnia. Głosowanie odbyło się 6 kwietnia. Mogę podać godzinę 22:02:24. Projekt liczył 12 stron. 6 kwietnia odbyły się wszystkie trzy czytania, a dopiero 5 maja Senat wniósł o odrzucenie ustawy. 7 maja Sejm odrzucił wniosek Senatu, a 8 prezydent ją podpisał. Taka jest moja wiedza, panie przewodniczący. Proces legislacyjny na poziomie Sejmu. Nie pytam już o Senat, o prezydenta, tylko ale na poziomie Sejmu. Ale powiedziałam panu, panie przewodniczący, odczytałam panu wszystko, co się wydarzyło w Sejmie. Rozumiem, to wszystko, dziękuję. Mówimy o ustawie dotyczącej przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. To wszystko. Dobrze, pan poseł Tumanowicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy konsultowała pani z kimkolwiek lub zasięgała opinii przed postanowieniem o wyborach prezydenckich 5 lutego 2020 roku? I to była moja decyzja, ja wiedziałam, jakie są terminy, które mogę ogłosić. Ta data nie była związana z niczym szczególnym, data 10 maja. Mogłam ją wyznaczyć 23. Jakąś datę musiałam. Czyli nie zasięgała ustalić pani opinii? Ja myślę, panie przewodniczący, że na pewno rozmawialiśmy w swoim gronie o tym, która data, ale decyzję ostateczną podjęłam ja i to była moja propozycja. Tak, ale czy zasięgała pani opinii przed postanowieniem o wyborach prezydenckich? Ale ma pan na myśli pisemną opinię? No jakiekolwiek opinie, no ja nie, rozumiem, no to są też i ustne brane pod uwagę. Ale do tego mi nie była potrzebna żadna opinia, bo to jest ustawowy, no to konstytucyjny obowiązek, który też określa czas, to ustawa, przypominam, pani marszałek, zobowiązuje pani do tego, aby zasięgnąć opinii Państwowej Komisji Wyborczej, żeby załączyć kalendarz wyborczy. Tak, ale to dopiero po ogłoszeniu właśnie terminu. No ale terminu. No jednak
Jest ale, to zasięgnięcie opinii. Ale nie, panie przewodniczący. Termin ustalam ja, potem jest opinia PKW dotycząca kalendarza wyborczego, bo wszystko zależy... Tak, ale ja się mówiłem, czy przed postanowieniem. Nie, przed postanowieniem nie, bo to orzeczy. Pan ma na myśli moje postanowienie o ogłoszeniu wyniku, o ogłoszeniu Nie, przepraszam bardzo. To ja mówię o przedpostanowieniem, które zostało ogłoszone, które zostało zawarte w Dzienniku Ustaw. Nie, w termin wyznaczam ja, natomiast zasięgać to jest obowiązek zasięgnięcia opinii PKW. Czyli jeden. Bo ona jest, tak, bo ona jest związana z kalendarzem wyborczym, który ustala PKW. Ja wiem, ale ja tak. pytam. Tak. Czyli ten kalendarz wyborczy też pani zatwierdziła w postanowieniu, który został 5 lutego ogłoszony. Dobrze. Czy, a jeśli tak, to kiedy w toku kalendarza wyborczego uznała pani, że wybory w normalnym trybie nie da się przeprowadzić? No, rozumiem, że jest kalendarz wyborczy, który mówi konkretnie o czynnościach, które należy przeprowadzić. Są daty wyznaczone aż do 10 maja. Są wszystkie te rzeczy zapisane w pani postanowieniu. Kiedy zorientowała się pani marszałek, że tego kalendarza wyborczego nie da się spełnić? To nie tylko ja się zorientowałam, ale wszyscy się zorientowaliśmy, tak? Bo się pandemia... Ja się pytam pani. Już, dobrze, no panie przewodniczący, mogę powiedzieć, nie podam panu precyzyjnej daty, albo końcówka marca, początek kwietnia to mogło być. A z jakiego powodu doszła pani do takich wniosków? To nie ja doszłam do takich wniosków, wszyscy doszli do takich wniosków, bo pandemia się już rozwijała. Było naprawdę bardzo groźne i były te wypowiedzi mówiące o tym, że należy przenieść termin wyborów na inny termin, ponieważ będzie mieć krew na rękach, będzie mieć krew na rękach i ludzie będą umierali, jak pójdą na wybory. No to wtedy się zaczęła taka, powiedziałabym, nawet psychoza siana wśród mieszkańców, takie straszenie. To był albo koniec marca, albo początek kwietnia. Mhm. A czy brała pani udział w pracach nad zmianami w kalendarzu wyborczym, w którym nie odnajduję terminów dotyczących na przykład przeprowadzania wyborów w trybie wyłącznie korespondencyjnym? Tam nie ma tych terminów co do druku pakietów wyborczych czy jakichkolwiek innych? Nie, tam tego nie ma. Nie może być, bo to jest na razie, ten kalendarz, o którym pan w tej chwili mówi, nie mógł być zmieniony, ponieważ termin wyborów 10 maja dalej obowiązywał. Ustawa była... Ale była pani świadoma, że te ustawy procedowane w Sejmie, ta ustawa jest ingerencją w tenże kalendarz? Tak, ale kalendarz był ustalony, nie można go było zmienić. On był ustalony razem z moim zarządzeniem. To jest immanentna część zarządzenia, kalendarz wyborczy. Dokładnie tak. Czy protestowała pani przed ingerencją w zarządzone przez panią wybory? Czy protestowała pani w ingerencję, w kalendarz wyborczy, który jest dołączony do pani postanowienia? Z 5 lutego. Nie bardzo rozumiem, wobec kogo miałabym protestować, panie przewodniczący. No pani wydała jakieś postanowienie. Ja się pytam co do tego, czy pani wobec zmian w tym zakresie protestowała, co do zmian w tymże kalendarzu. Mam nadzieję, że rozumiem to pytanie. Panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę. Kalendarz obowiązywał łącznie z tym zarządzeniem o wyborach 10 maja. Nic się tutaj na początku kwietnia w tym zakresie nie zmieniało, więc nie mogłam ingerować w to ani protestować, bo nie bardzo rozumiem, jak i wobec kogo. Dlatego pozostały... No, tak jak żeśmy ustalili tutaj, kalendarz wyborczy jest określony. Ale kalendarz wyborczy, panie przewodniczący, nawet przy zmianach tych ustaw, które były, on nie zmieniał, ustawa nie zmieniała kalendarza wyborczego. No dobrze, ale w tym kalendarzu wyborczym właśnie nie odnajduję takich zakresów jak te, o których tutaj rozmawiamy, czyli trybie wyłącznie korespondencyjnego. Tam są mowa na przykład o terminach, które nie zostały dochowane, na przykład jeśli chodzi o powołanie obwodowych komisji wyborczych. To są rzeczy, które zostały naruszone. Właśnie dlatego, panie przewodniczący, były te ustawy, które miały to zmienić. Ja to rozumiem, natomiast pytanie jest co do czego innego. To, że jednak mimo wszystko ten kalendarz wyborczy był zmieniany. Cała ta ustawa doprowadzała do sytuacji, w której ten kalendarz wyborczy nie mógł zostać wypełniony w takim zakresie, jakim zostało to zakreślone 5 lutego. Panie przewodniczący, może pan to tak przyjąć, bo kalendarz obowiązywał cały czas, ustawa dopiero co wpłynęła, była procedowana i nie mogła się zmienić. W tym czasie nie, więc na to pytanie mogę odpowiedzieć nie. No, nie protestowałam. Nie protestowałam. Czy często ingerowano w pani postanowienie? Nikt nie ingerował w moje postanowienia. Nie wiem, co pan ma na myśli, panie przewodniczący. No właśnie na przykład zmianę kalendarza wyborczego. No nie. To jest pani postanowienie. Ale panie przewodniczący, nie zmieniało się nic w kalendarzu. Jeszcze raz panu powtarzam.
nie zmieniało się nic na ten moment, ustaw jeszcze nie było. Ale próba przeprowadzenia tych wyborów w trybie korespondencyjnym. Całe procedury dotyczące tego, przygotowanie, czy też przeprowadzenie. Tutaj wiemy o tym, że to postanowienie to jest tutaj kwestią dyskusyjną, czy myśmy tylko się przygotowywali do tych wyborów, czy je przeprowadzaliśmy w trybie korespondencyjnym. Natomiast jest to ingerencja w uchwalony kalendarz wyborczy z 5 lutego. Ale to, panie przewodniczący, było w tych ustawach właśnie, te zmiany wszystkie. Mhm. One były w tych ustawach. No dobrze, ale czyli były zmiany, tak? Na to, dlatego się pytam, czy często ingerowano w takie postanowienia pani w różnych innych tematach? Chyba się nie rozumiem, panie przewodniczący. Mhm. Powtórzę jeszcze raz i proszę, żeby to zapisać. No nie wiem, albo ja pana nie rozumiem, albo pan mnie nie rozumie. Nikt nie ingerował w zmiany kalendarza. Kalendarz wyborczy został określony raz i stanowił immanentną część mojego zarządzenia. Nic się nie zmieniało. Termin wyborów był nadal wyznaczony na 10 maja, a ustawy, które miały być procedowane i miały dokonać szczegółowego zmiany planu tych wyborów właśnie na korespondencyjne, przewidywał także te zmiany, ale tej ustawy nie mieliśmy. No nie były, no wiem, ale była próba przeprowadzenia tychże, dlatego, bo nawet na bazie tejże ustawy, która weszła w życie dopiero tuż przed wyborami, podjęto konkretne działania i konkretne decyzje co do przeprowadzenia tych wyborów. Znaczy były te decyzje, one były jasne, bo przede wszystkim były publicznie wiadome. Ja się pytam co do tego, czy często dochodziło do takiej sytuacji, że... Nie, no inaczej nie potrafię powiedzieć. Powiem prosto, nie, no nie. Od kiedy pani wiedziała o potrzebie zarządzenia nowych wyborów? Myślę, że gdzieś, ja wiem, 8 czy 9 maja to wiedziałam, że musi, jak się ukaże uchwała komisji PKW, no bo te wybory były nie do przeprowadzenia, się zwracałam do PKW z taką, z prośbą o informację, czy są w stanie 10 maja przeprowadzić wybory. Otrzymałam, to było pismo publiczne, publikowane w mediach, że PKW nie ma takiej możliwości, żeby przeprowadzić wyborów 10 maja, bo myśmy zmieniali jedną z ustaw, właśnie taką zmianę wprowadzana była w jednej z ustaw, że wzorów kart nie proponuje Państwowa Komisja Wyborcza, więc otrzymałam informację, że to będzie niemożliwe i wiedziałam, że na podstawie tej uchwały będzie możliwość wyznaczenia nowego terminu wyborów. Jest uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która się powoływała na to, na artykuł 293, że nie było, że był brak kandydatów. Ten artykuł mówi o tym, że ze względu na brak kandydatów nie przeprowadzono wyborów. Czy on nie stoi w sprzeczności z tym potem orzeczeniem co do tego, znaczy z postanowieniem też Państwowej Komisji Wyborczej do tego, żeby można było uwzględnić kandydatów z poprzednich wyborów, z tych kandydatów, których trzeba było zgłosić do 26 marca. No nie ma sprzeczności. Nie, no to był pewien proces. No, wybory się nie odbyły 10 maja i PKW uznała, że nieodbycie wyborów jest równoznaczne z niezgłoszeniem się kandydatów do wyborów. Ten proces musiał być zamknięty, nie można go było dalej kontynuować. No ale jeśli jest równoznaczne z brakiem zgłoszenia się kandydatów do wyborów, to dlaczego tychże zgłoszonych kandydatów uznaliśmy potem jako zgłoszonych w kolejnych wyborach? No ja... To była nowa procedura, panie przewodniczący, nowe wybory. Pytam o sprzeczność. To musiałby się odbyć po prostu nowe wybory, a przy nowych wyborach są, zgłasza się kandydatów. No to jest na nowo procedura przejmowana. Ja pytam też jeszcze, na jakiej podstawie prawnej podjęła pani postanowienie o wyborach w terminie 28 czerwca? No właśnie na tej, której przed chwileczką powiedziałam. Bo to jest... Artykuł 293 albo 2, paragraf 2 daje mi takie uprawnienie. No bo tutaj w momencie, kiedy ukaże się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, o tym, że nie odbyły wybory, to daje marszałkowi Sejmu czas na wyznaczenie, czy asumpt do tego, żeby wyznaczyć następny termin wyborów. Chodzi o to, że tam były no, nadzwyczajne jednak także terminy, których nie ciężko znaleźć w ordynacji wyborczej w tym zakresie, więc jednak mimo wszystko tutaj to podstawa prawna jest bardzo istotna. No, ale dobrze. Artykuł też... nie, to jest, powtarzam panie przewodniczący, żeby nie być gołosłowną, zaraz panu przytoczę artykuł. Mhm. Momencik. Artykuł 293 chyba. Czy znajdę teraz? Moment. W
Postaram się znaleźć, panie przewodniczący, teraz szybciutko tą podstawę prawną. Artykuł 293, paragraf 2 Kodeksu Wyborczego, który stanowi, że marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później w 14 dniu od ogłoszenia uchwały przez PKW. To ta podstawa prawna była, panie przewodniczący. Tak, ale chodzi mi też o to, bo został też uchwalony też nowy kalendarz wyborczy, nowy. I tam on był nadzwyczajny, jeśli chodzi o terminy, panie które przewodniczący, wszystko się odbyło zgodnie z przepisami. Ja zrobiłam to niezwłocznie. Miałam prawo po 14 dniach ogłosiłam to niezwłocznie, tak żeby było więcej czasu na nowe... Dobrze, to nowe bardziej precyzyjnie, o co mi chodzi i do czego zmierzam. Kto w ogóle zgodził się lub podjął decyzję, proponując procedurę przepisania kandydatów oraz wprowadzenia możliwości ich podmiany? To było w ustawie, panie przewodniczący. To było w ustawie. Kto się zgodził na to? Czy rozumiem, że posłowie... Przyjęli, panie przewodniczący, posłowie przyjęli. Dobrze, ale też ktoś jednak jest za tą ustawą, tak? Mogę odczytać panu, panie przewodniczący, bo to wydruk zrobiłam sobie, jeżeli pan chce precyzyjnie, bo to była ustawa ta ostatnia. Pytanie jest także o zgodę polityczną. Panie przewodniczący, to mogę tylko powiedzieć, to było to głosowanie chyba. Głosowało 458 posłów. Patrzę, kto był przeciw. Przeciw było 134 z koalicji, 3 z lewicy. Bardziej mi zależy na prawdę o tą polityczną część, czyli generalnie kto politycznie chciał takiej procedury, a nie innej, bo przecież można było równie dobrze przeprowadzić procedurę, w której będą od początku wszyscy kandydaci musieli zbierać 100 tysięcy podpisów. Panie przewodniczący, szczegółów tego nie znam, bo rozmowy się pewnie toczyły w bardziej ścisłym... Nie, bo chodzi o to, żeby też opinia publiczna wiedziała, dlaczego coś takiego pytam, dlatego, bo jednak zrobiono kandydatów dwóch kategorii. Jednych tych, którzy nie musieli zbierać tych podpisów, a inni mogli na przykład dozbierać, bądź też w ogóle... zarejestrować nowy komitet wyborczy. Tak zresztą się stało też w przypadku pana Trzaskowskiego, natomiast w przypadku pana Witkowskiego z kolei dozbierano te podpisy, więc chodzi mi o tą konkretną procedurę. Kto politycznie na to wyraził zgodę w takim znaczeniu, że można było doprowadzić do podmiany kandydatów? Nie wiem, panie przewodniczący, kto pracował nad tą ustawą i takie rozwiązanie się znalazły. Nie umiem na to pytanie panu odpowiedzieć. To ostatnie pytanie mam. Czy prezydium Sejmu wśród marszałków z klubu PiS była świadomość, że nieodbycie się w terminie wyborów jest na korzyść środowiska Platformy, samej Kidawy Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego? Czy ta okoliczność była przewidywana lub w jakiś sposób oceniana przez państwa w rozmowach politycznych? Oceniana była na pewno, bo to było widoczne. No, najsmutniejszy widok to był, jak pani Kidawa Błońska rezygnowała sama przed salą kolumnową z tego. A potem, jak mówiła, że wywaliła te wybory i z tego się bardzo cieszy, no to już było mniej sympatyczne, muszę powiedzieć, bo to było takie opadnięcie masek. Komuś zależało na tym, żeby te wybory 10 maja się nie odbyły, a nam naprawdę zależało na tym. Nie mieliśmy w tym żadnego interesu, który byłby niezgodny z konstytucją, wręcz odwrotnie. Zdawaliśmy sobie doskonale, ja również, sprawę z tego, że mamy wyjątkowo trudny czas. Nigdy wcześniej nikt w Polsce się z takimi problemami nie mierzył. Mamy wybory prezydenckie. Pytanie mogłam sobie zadać jedno. Co by było, gdyby te sondaże były zupełnie inne, a my byśmy te wybory chcieli, nie chcielibyśmy tych wyborów przeprowadzić 10 maja. Czy potrafimy sobie wyobrazić, ja potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że nie przeprowadzamy tych wyborów 10 maja, a notowania są zupełnie inne niż tutaj pan przewodniczący odczytał. Myślę, panie przewodniczący, a mam prawo tak myśleć. Oczywiście nie udowodnimy tego i to są takie nasze dywagacje, ale patrząc na te ataki, które były na nas, mimo że była naprawdę dobra wola, żeby to przeprowadzić, no to mam prawo sądzić, że jednak wtedy byłby taki szum, że łamiemy konstytucję, łamiemy demokrację, że wybory powinny się odbyć 10 maja. Zresztą pan przewodniczący Budka stał 10 maja przed jednym z lokali wyborczych i pytał, dlaczego wybory się nie odbyły. Dobrze, dziękuję. Nie mam więcej pytań. Pan poseł Czarnek, a następnie pani poseł Kucharska-Dziedzic.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, choć nie zgłaszają się jeszcze, ale już jak mi pan dał głos, to bardzo dziękuję. Z chęcią zadam kilka pytań porządkujących tę dyskusję, która się tutaj odbywa. Pani marszałek, ponieważ wykazała się pani wiedzą prawniczą dalece przewyższającą, mimo że pani nie jest prawnikiem, nie jest konstytucjonalistą, dalece przewyższającą wiedzę tak zwanego biegłego, który tutaj był kilka godzin temu, to chciałem panią zapytać o kilka rzeczy dotyczących właśnie podstaw prawnych tego wszystkiego, co działo się w 2020 roku od początku lutego, można powiedzieć. Czy wedle pani wiedzy, pani marszałek, zarządzenie wyborów prezydenckich zgodnie z konstytucją jest obowiązkiem marszałka, czy tylko jego uprawnieniem, którego może nie wykonać? Najpierw pozwolę sobie, panie przewodniczący, na pewną dygresję. Nie chciałabym osądzać żadnego ze świadków, a już na pewno nie uważam, żebym znała się na prawie lepiej od prawników, to żeby tak dla porządku było. Natomiast mówię, że natomiast powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że staram się analizować prawo. Jeśli mam problemy, to po prostu pytam tych, którzy się znają, a jak przepis jest dla mnie oczywisty, to go stosuję. Jeżeli chodzi o pytanie, które pan zadał dotyczące wyborów, to był obowiązek. Obowiązek, od którego nie było absolutnie nawet jednego zdania w Konstytucji, jednego wyrazu, jednego odesłania, który pozwalałby nam na to, żebyśmy tych wyborów nie przeprowadzili. Bo w Konstytucji, jak wiemy, są także w sprawach nieuregulowanych wprost w tym dokumencie, są odesłania na przykład do ustaw. W tym przypadku żadnego odesłania od wyborów prezydenckich, terminu, kadencji nie było. Ten przepis jest jasny, precyzyjny i oczywisty i moim obowiązkiem było, gdybym go nie wypełniła, moja odpowiedzialność przed Trybunałem Konstytucyjnym byłaby oczywista, oczywista. Dziękuję bardzo. Na początku lutego to jest jasne, że nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, że będzie pandemia koronawirusa, którą i stan epidemii, który wprowadzony został później 20 marca. Nikt tego jeszcze nie przewidywał, tyle choćby już oczywiście pogłoski o tym i informacje, że już w Chinach dzieją się rzeczy bardzo, bardzo niepokojące, jak i w innych państwach. No ale na ten moment nie było jeszcze tego u nas. Proszę powiedzieć, czy wedle pani wiedzy Konstytucja przewiduje możliwość wyznaczenia dowolnego terminu na wybory prezydenckie, czy też są sztywne ramy czasowe określone w Konstytucji, w których musi się zmieścić marszałek Sejmu, wyznaczając i zarządzając wybory prezydenckie? Przepraszam. Oczywiście, że są sztywne ramy wyraźnie określone. Nie może sobie marszałek dowolnie stosować, nie może marszałek dowolnie wyznaczać terminu wyborów poza tym, który jest określony, jasny i precyzyjny. Dziękuję bardzo. Czy są jakiekolwiek przepisy, które dawałyby uprawnienie marszałkowi Sejmu do tego, żeby samodzielnie zmienić termin wyborów prezydenckich wyznaczony wcześniej w zarządzeniu wydanym zgodnie z Konstytucją? Nie ma takiego przepisu. Dziękuję bardzo. Czy wedle pani wiedzy zarządzenie marszałka Sejmu o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i wyznaczenie daty, terminu tych wyborów prezydenckich oznacza obowiązek przygotowania tych wyborów przez organy do tego powołane, czy też można, tak jak to stwierdził biegły Hermeliński przed kilkoma godzinami, po prostu sobie to zignorować i zaczekać, aż wygaśnie kadencja prezydenta i opróżni się urząd prezydenta? Przepraszam, ale jeżeli tak rzeczywiście powiedział, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dobrze, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie wykonał. Od tego mamy organy administracji rządowej i samorządowej, które mają swoje obowiązki także w tym zakresie i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie chciał tego wykonać. To jest obowiązek. Otóż tak powiedział pan biegły Hermeliński. Szanowni panowie, nie ma co protestować. To wszyscy słyszeli, rzeczywiście cała Polska widzi, kto jest biegłym przed tą komisją. Panie marszałek, Mam jeszcze pytania dotyczące tej ustawy z 6 kwietnia 2020 roku, ale też ustawy covidowej z 31 marca, która była uchwalona kilka dni wcześniej, a która wprowadzała już wówczas wybory korespondencyjne dla blisko 10 milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, tych, którzy ukończyli 60. rok życia. Ta ustawa covidowa z 31 marca, czyli tydzień wcześniej uchwalana, była uchwalona
w bardzo szybkim tempie z uwagi na pandemię koronawirusa i dokładnie w takim samym szybkim tempie ta ustawa została przyjęta także przez Senat. Czy pani rozmawiała wówczas z panem marszałkiem Grodzkim nad koniecznością takiego tempa z uwagi na pandemię koronawirusa i terminy wyborów prezydenckich? Muszę powiedzieć, że ja wiele razy rozmawiałam z panem marszałkiem, ale czy akurat w tej sprawie, nie chciałabym tutaj komisji wprowadzić w błąd, bo tego nie pamiętam, bo czasami było tak, że pisałam, wcześniej dzwoniłam, umawiałam się, ale dodatkowo pisałam jeszcze prośbę do pana marszałka, żeby przyspieszyć procedowanie jakiejś ustawy, bo jest ważna. Jak było w tym przypadku, naprawdę nie pamiętam, czy rozmawiałam z nim o tym, czy wysłałam pismo, nie pamiętam. Ale jest taka możliwość. Jest taka możliwość, tak. Dziękuję bardzo. 6 kwietnia, zresztą mówiła pani o tym, powtórzmy to raz jeszcze, ponieważ 31 marca ustawa była uchwalona w bardzo szybkim tempie, przyjęta przy konsensusie także przez pana przewodniczącego Jońskiego, głosował za i przyjęta bardzo szybko przez Senat z uwagi na ten termin wyborów prezydenckich. To, jak pani tu stwierdziła, należało oczekiwać, że również ta ustawa z 6 kwietnia, uchwalana raptem kilka dni później, tydzień później, będzie tak samo procedowana przez Senat. Czy wówczas po przekazaniu tej ustawy z 6 kwietnia 2020 roku wprowadzającej, czy tej, która miała wprowadzić wybory korespondencyjne całkowicie 10 maja, czy wówczas rozmawiała pani z panem marszałkiem Grodzkim też o potrzebie takiego szybkiego procedowania, czy takiej rozmowy nie było? Też pani przewodnicząca, przykro mi bardzo, ale naprawdę w wielu przypadkach rozmawialiśmy, ale nie daję sobie głowy uciąć, że w tym przypadku na pewno, ale nie wykluczam tego, nie wykluczam. Na pewno były rozmowy też na prezydium Sejmu, bo czasami prosiłam panią marszałek Kidawę-Błońską, pana marszałka Zgorzelskiego i czasami się udawało, że oni rzeczywiście rozmawiali z kolegami z Senatu, żebyśmy wspólnie jednak jakieś ustawy przeprocedowali w terminie, który był ważny dla obywateli. Ale naprawdę, żebyś precyzyjnie nie wprowadzić państwa w błąd, bo składałam przyrzeczenie, nie mogę powiedzieć na 100%, że w tej sprawie rozmawiałam, czy telefonicznie, czy ustnie, czy też pisemnie. Nie umiem odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Jak wiadomo, później miała miejsce obstrukcja Senatu, który wykorzystał pełne 30 dni na pracę nad ustawą, doprowadzając do tego, co stwierdziła następnie Państwa Komisja Wyborcza 7 maja, zresztą na prośbę pani marszałek, jak to pani dzisiaj już powiedziała, że nie da się już przeprowadzić wyborów 10 maja z uwagi na już ten czas i ten termin. Proszę powiedzieć, pani marszałek, czy zdaniem pani, czy gdyby nie było tej obstrukcji Senatu, gdyby Senat procedował tak jak z ustawą 31 marca, która była procedowana raptem tydzień wcześniej, gdyby nie było tych działań, do których wprost publicznie przyznaje się pani Kidawa-Błońska, pan Trzaskowski, pan Budka, czyli działań zmierzających do zablokowania wyborów korespondencyjnych i wywalenia wyborów korespondencyjnych, była szansa na przeprowadzenie tych wyborów 10 maja pomimo pandemii koronawirusa? Odpowiedź moja brzmi tak. Była taka szansa i powinniśmy byli to zrobić. Niestety stało się inaczej, ale taka szansa oczywiście była. Gdybyśmy wszyscy szli w jednym kierunku i myśleli o tym, że to jest nasz obowiązek, konstytucyjny obowiązek i zrobili wszystko, żeby tak się właśnie stało, te wybory by się odbyły 10 kwietnia w formie korespondencji. Przypomnę pani marszałek i wszystkim państwu, że dokładnie taką szansę zrealizowali parlamentarzyści Landu Bawaria. Parę dni wcześniej przy zgodzie wszystkich przeprowadzili zmianę przepisów błyskawicznie po to, żeby wykonać obowiązki konstytucyjne. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Kucharska-Dziedzic. Pani marszałek, tytułujemy panią marszałek, myślę, że z dwóch powodów. Nie tylko ze względu na tą piękną w Polsce tradycję szacunku dla urzędów, funkcji, które się pełniło, ale także z szacunku dla osoby, bo jakby nie było, jest to sukces osobisty dla każdej osoby, która tak zaszczytną funkcję w państwie pełniła. Mówię o szacunku dla osoby, bo było to też widać w wypowiedzi na przykład pana posła Czarnka i uznaniu dla pani kompetencji prawniczych, więc myślę sobie, że jeżeli Klub Prawa i Sprawiedliwości zarówno w poprzedniej kadencji, jak i tej kadencji uznawał, że jest pani w sposób szczególny predysponowana do pełnienia funkcji marszałka, to ten szacunek wobec pani w klubie i wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości jest wielki. Ja mam pytanie o ten szacunek, bo pytaliśmy tutaj dzisiaj panią wielokrotnie o to, czy pani występowała o ekspertyzy w różnych kwestiach, czy pani występowała o opinię jako marszałek Sejmu. Ja mam pytanie odwrotne.
czy panią jako marszałka Sejmu, jako osobę drugą w państwie, panią jako osobę, jak to przyznał pan Czarnek, o wyjątkowych kompetencjach merytorycznych, predysponujących do pełnienia tej funkcji. Zapytano o opinię na którymkolwiek z etapów podejmowanych przez panią decyzji o organizacji procesu legislacyjnego. Czy panią pytano o opinię na temat tego, czy wybory kopertowe to jest dobry pomysł, czy różne pomysły, które się z tymi wyborami, z ich organizacją, z tym, jak były zaplanowane, pojawiały. Czy panią pytano o opinię? Najpierw, pani przewodnicząca, bardzo dziękuję za te słowa o szacunku, ale naprawdę nie czuję się wybitnym znawcą prawa. Przepraszam, jestem historykiem z wykształcenia, nie prawnikiem. Powiedziałam tylko, że staram się czytać przepisy. Jeśli są proste, to je rozumiem. Jeśli nie, to pytam o zdanie. Więc proszę mi takich kompetencji aż nie przypisywać, że znam się doskonale na prawie, bo tak nie jest. A jeżeli chodzi o szacunek, to na szacunek człowiek zasługuje całym swoim życiem. Tego nie można wprowadzić żadną zasadą. Czy pani mnie pyta, czy były konsultacje? Rozmawialiśmy wszyscy na ten temat. Wszyscy. Więc jeżeli pani za konsultację uważa wypowiedzenie przeze mnie mojego zdania, to tak. To tak. Czy zwracano się? Czy pan premier, pan prezes? Nie, pan premier się do mnie, nikt się do mnie nie zwracał z taką opinią. To były wyrażane przeze mnie poglądy w trakcie rozmów w większej grupie osób. Tak? To nie były, przychodzi do mnie kolega z rządu i pyta, co sądzisz na ten temat. Oczywiście, że jeśli pani mówi o szacunku, to muszę powiedzieć tak, że ja w dużym stopniu byłam marszałkiem samodzielnym i z moimi opiniami w kwestii wielu ustaw potrafiłam postawić na swoim w tym sensie, że zwracałam uwagę, że coś jest nie tak, tak? Coś jest nie tak. I koledzy tego słuchali. Pani mnie pyta teraz o sytuację wyjątkową, jaką była pandemia. Nikt, jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że miał ktokolwiek receptę na działanie w tamtym czasie, już nie mówię o stanowieniu prawa, o pracy parlamentu, ale na wybory prezydenckie, no to myślę, że dostałby jakąś wyjątkową nagrodę, bo minęły 4 lata i ja nie usłyszałam. Poza różnymi propozycjami, ja też mogę podać swoją propozycję, ale pytanie jest inne. Mamy konstytucję, mamy ustawy, czyli mamy prawo i mamy wybory prezydenta. I co wybieramy? Czy to, co mi się wydaje, że powinno być, czy to, co określa konstytucja, czyli najważniejszy dokument, który jest podstawą funkcjonowania każdego państwa. Dla mnie i moja opinia była i wtedy taka, i jest dzisiaj taka, że mamy postępować zgodnie z konstytucją. Konstytucja nie dawała mi możliwości na to, żebym zrobiła cokolwiek innego poza ogłoszeniem wyborów i też troską o to, podobnie jak moich kolegów z rządu, żeby te wybory były zorganizowane tak, żeby każdy obywatel mógł swój głos tego 10 maja oddać. Pani marszałek, powiedziała pani, że postępowała zgodnie z konstytucją. W konstytucji nie ma słowa na temat wyborów organizowanych drogą korespondencyjną. Powiedziała też pani dzisiaj, odpowiadając na pytanie jednego z pytających członków komisji, że nie pamięta, kiedy pani pierwszy raz usłyszała o koncepcji wyborów przeprowadzanych drogą korespondencyjną. Więc ja bym chciała jeszcze raz uściślić pytanie. Czy kiedy pani usłyszała pierwszy raz, chociaż nie pamięta pani, ale usłyszała pani po raz pierwszy raz, po raz drugi, trzeci, któryś o koncepcji organizacji wyborów, która niekoniecznie ma swoje źródło w konstytucji, ale jest jakąś próbą organizacji tych wyborów w związku z pandemią. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek z zarządzających partią, klubem, tudzież premier, tu już pani powiedziała, że nie, zwrócił się do pani o opinię, co pani jako druga osoba w państwie myśli na temat szczegółowych koncepcji, które się pojawiały? Pani przewodnicząca. Tak czy nie? Nikt się nie zwracał. Powtórzę jeszcze raz. W konstytucji nie może być zapisów o wyborach korespondencyjnych. Ja mówiąc o konstytucji, mówiłam o zapisie o tym, że muszą się odbyć wybory prezydenta. To jest zawarte w konstytucji. I to było dla mnie najważniejsze. Natomiast jeżeli się zdarzają jakieś sytuacje nieoczekiwane, niespodziewane, to mamy prawo ustawami regulować to, co się dzieje. COVID był czymś zupełnie nowym.
Pani poseł, pani pamięta, bo pani była w Sejmie. Nie było żadnych rozwiązań na COVID. Nawet nie mogliśmy się zebrać w Sejmie. A stan nadzwyczajny? Tak? Pani, czy opiniowano panią na ten temat? Nie, nie, bo nie było stanu, nie było stanu nadzwyczajnego, pani przewodnicząca, więc jak można było ze mną opiniować stan nadzwyczajny? No przepraszam bardzo. No ale czy opiniowano z panią na przykład, panie, co pani na to, żeby był stan nadzwyczajny? Natomiast ja, jak pani mnie pyta moją opinię, to uważam, że dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zupełnie nieuzasadnione. Celowo wprowadzać stan wyjątkowy po to, żeby przeprowadzić wybory. Uważam to za zły pomysł, to jest mój pogląd. Mhm. To jest mój pogląd. Mówimy o przesunięciu ewentualnie wyborów. Pani mówiła, że miała trudności przesunąć z organizacją pracy parlamentu i życzyła pani sobie na przykład, żebyśmy przeszli na całkowitą pracę zdalną. Czy widziała zatem pani poważny problem w organizacji pracy posłów? Nie widziała pani takiego poważnego problemu z organizacją życia obywateli, żeby na przykład wybory przesunąć, żeby ogłosić stan nadzwyczajny? Pani przewodnicząca, jeżeli poda mi pani przepis prawny, który by mi na to pozwalał, to wtedy pani odpowie na to pytanie. Powołała się pani na konstytucję i na obowiązki konstytucyjne. Czy według pani opinii konstytucyjne jest zlecanie spółce Skarbu Państwa organizacji wyborów i pozbawianie tej możliwości Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego? Powtórzę raz jeszcze. To była sytuacja zupełnie wyjątkowa. Zupełnie wyjątkowa. Zwracałam także uwagę na to przy orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku, który przewiduje jednak, że mogą się zdarzyć jakieś nadzwyczajne, obiektywne sytuacje. Gdyby to była sytuacja normalna, pani przewodnicząca, gdyby nic się nie działo i nagle nam do głowy przyszło, że chcemy korespondencyjne wybory przeprowadzać, wtedy bym się z panią całkowicie zgodziła. Ale mieliśmy zupełnie inną sytuację. Musieliśmy znaleźć rozwiązanie, co zrobić, żeby wypełnić konstytucję i jednocześnie zorganizować wybory tak, żeby każdy obywatel, także za granicą, miał prawo zagłosować. Mhm. To nie była normalna sytuacja. Pani doskonale o tym wie i wszyscy państwo o tym wiecie, że to nie była, nikt nie miał recepty, nikt absolutnie. Ile było Polaków, tyle było głosów. To była według pani nienormalna sytuacja. Czy... Nie nadzwyczajna, nieoczekiwana, niezaplanowana i zupełnie ekstraordynaryjna, obiektywna. Ekstraordynaryjna, już takie zupełnie... tak. Nie użyłam tego sformułowania. Tak, ale to sformułowanie zrobiło karierę. Ale nienormalna jest lepszym słowem, że ta sytuacja nie była normalna. Nadzwyczajna. To była ta sytuacja nadzwyczajna. A czy uzna pani, że jest to także nadzwyczajne to, co obserwowaliśmy i o co pytaliśmy wszystkie osoby, które pytaliśmy przed panią marszałek. Że na przykład mamy decyzję pana premiera wydaną, i która zmusza Pocztę Polską, załóżmy, do działań, które nawet jeżeli Poczta Polska nie podpisze umowy, to musi te działania wypełnić. I ustawę, która wprowadza taką możliwość 2 dni po wydaniu owej decyzji. O ustawy, o procedowanie ustaw na Komisji Zdrowia, poprawek, które umożliwiają wybory, a przecież to jest Komisja Zdrowia, a mówimy o pieniądzach, które mają być wydatkowane na wybory, które się nie odbyły. Mówię o procedowaniu w sierpniu ustawy i poprawce pana Bolesława Piechy. Czy to jest według pani sytuacja nadzwyczajna, normalna, nienormalna? Pani przewodnicząca, przepraszam, ale zrobiła pani tak długi wywód, że się pogubiłam, o co chodzi w pani pytaniu. Naprawdę. Dobrze, to przepraszam. Ja jeszcze raz powolutku i proszę po kolei. Konkretne pytanie, bo ten wywód naprawdę był długi. Z zainteresowaniem go słuchałam, ale nie zauważyłam dobrze, tam, do no to się mam powolutku odnieść. I jeszcze raz. Czy to jest normalne, czy nadzwyczajne, nienormalne, że się legalizuje decyzje wydane bez podstaw prawnych w późniejszym czasie? Ja nie znam takich przypadków, nie spotkałam się z tym, więc nie umiem pani odpowiedzieć. Ja tego nie robiłam, więc nie umiem pani... Do tej pory nie widzieliśmy. Czy jeżeli na przykład pan premier wydaje decyzję 16 kwietnia, a 2 dni później dopiero wchodzi w życie ustawa, która umożliwia wydawanie mu takich decyzji. Czy to jest normalne, czy nienormalne? Nie wiem, pani przewodnicząca, bo nie znam tego przypadku, nie uczestniczyłam w tym, więc nie potrafię do tego odnieść.
Czyli... Nie, no to są pytania, pani przewodnicząca, pytania do pana premiera, nie do mnie. Jestem przewodniczącą. No naprawdę, przepraszam. Pani poseł, albo pani posłanko. Pani marszałek, chciałabym podsumować. Uznawała pani swoją rolę jako, swoją funkcję jako marszałka Sejmu i sprowadzała ją pani tylko do wyłącznie procesu legislacyjnego, czy też uważa pani, że jest odpowiedzialna za całościową pracę, która się odbywa na terenie Sejmu? Oczywiście pani poseł, kompetencje marszałka są określone nie tylko w ustawie, ale przede wszystkim w regulaminie Sejmu. Nie wiem, co pani ma na uwadze, ale reprezentuję Sejm, reprezentowałam Sejm na zewnątrz, tak? Organizowałam pracę Sejmu, pracę posłów, udzielałam im wszechstronnej pomocy w razie potrzeby, przyjmowałam projekty legislacji, ustawy, przekazywałam je do BL-u, do analiz sejmowych, bo musi być metryczka do każdej ustawy. Nie wiem, kierowałam do komisji albo do pierwszego czytania, więc tym się zajmowałam. Nie tylko ja sama, tylko do tego mam też ludzi, którzy mnie wspierają, tak? Czy jeśli pani słuchała albo nie słuchała zeznań odbieranych tutaj podczas tej komisji i posłowie poprzedniej kadencji mówili o presji na nich wywieranej, że nie zostaną więcej posłami, że stracą swoje funkcje, jeżeli w taki, a nie w inny sposób będą głosować. Uważa pani, że to są praktyki naganne, czy nie? Nie, pierwszy raz słyszę, jeżeli pani pyta o naszą formację, to ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że jestem zdziwiona, jeśli ktoś coś takiego powiedział. Straszenie kogokolwiek w taki sposób, nigdy o czymś takim nie słyszałam, nigdy nie byłam tego świadkiem i wątpię, żeby coś takiego miało miejsce. Straszenie posłów, że co? Czyli to, co na przykład opowiadał tutaj nam podczas obrad komisji pan Gowin czy pan Wypij, uważa pani, że sytuacje, w których wywierano na nich presję, wywierano presję na członków porozumienia, nie mogły takie rzeczy mieć miejsca? Powiem pani poseł, że ja tego nie mogę absolutnie potwierdzić ani zaprzeczyć, bo przecież nie byłam członkiem jakiegoś zespołu, który z nimi rozmawiał, więc nie mogę się do tego odnieść. Natomiast naprawdę takie praktyki nie są stosowane, żeby stosować jakimś, żeby wywierać na kogoś presję, jeszcze go straszyć. No nie wiem, być może w innych formacjach to się dzieje, ale ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości tyle lat i czegoś takiego odpowiedzialność, jakiej się wymaga od posłów, obecność na głosowaniach, tak? Omawianie projektów ustaw, stanowisko, no państwo też swoje stanowisko uzgadniacie, czasami się różniąc między sobą, to tak, ale straszenie, naprawdę jestem zdziwiona. Ja nie słuchałam tych przesłuchań pana Gowina i pana Wypija. Mogłam coś tam w mediach przeczytać, co powiedzieli, ale to pewnie było wyrywkowe, więc odnosząc się do tego mogę pani tylko odpowiedzieć w ten sposób. To sama, jeszcze... sama nigdy czegoś takiego nie preferowała. Ja zawsze wolę rozmowę i przekonywanie niż jakieś straszenie. To jest mi zupełnie obce i naprawdę jestem zdziwiona, że tak zostało to powiedziane. Czy to jest prawda, czy pan Gowin potrafi to udowodnić, tego nie wiem, bo nie byłam świadkiem tych przesłuchań. Dobrze, to w takim razie powiedziała pani o tym, że preferuje pani rozmowy i przekonywanie. Czy kiedykolwiek przekonywano panią do koncepcji wyborów kopertowych, czy kiedy pani je usłyszała o tej koncepcji, to uznała, że jest to świetny pomysł? Nie przekonywano mnie, pani poseł. Ja jeszcze raz powtórzę, to już powiedziałam raz, ale może nie odnotowano, że ja mam duże doświadczenie. Nie mam problemu z podejmowaniem decyzji, ale nigdy nie podejmuję ich pochopnie. Jeżeli mam wątpliwości, zastanawiam się, konsultuję i wtedy podejmuję decyzję, co jest raczej szybko, ale nie bez namysłu. Więc jeżeli bym wiedziała, czuła, że coś jest nie tak, to z pewnością by to było inaczej. Ja byłam przekonana, że wybory korespondencyjne, bo nie było innej możliwości. Od pierwszego momentu, kiedy pani o tym usłyszała, chociaż pani nie pamięta pani, momentu, nie, pani poseł, powiedziałam, że to mogła być końcówka marca, początek kwietnia. Nie podałam pani tylko i państwu daty dziennej, bo tego nie pamiętam, ale powiedziałam wyraźnie, to mogło być końcówka marca, początek kwietnia. Pamięta pani od kogo? Kwietnia. Usłyszała pani o tej koncepcji? Oczywiście, że nie. Nas jest tak dużo w klubie, tyle osób dyskutujących. Ale w klubie pani też usłyszała. Nie, pani, proszę mi dać dokończyć. I u mnie bardzo często odbywały się spotkania, bo pani doskonale wie, bo pani sama przychodziła. U mnie był gabinet zawsze otwarty dla wszystkich. Bez względu na to, kto chciał się ze mną spotkać, każdy mógł przyjść i każdy mógł porozmawiać. Ten gabinet był otwarty, nie trzeba się było zapisywać. I takich spotkań i rozmów cały czas było bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele.
Czyli ale, w momencie... nikt mnie, ale nikt mnie nie musiał do tego przekonywać, bo ja do tych wyborów korespondencyjnych, bo nie znałam, szukając w głowie, analizując, nie widziałam innej możliwości poza wyborami korespondencyjnymi, które też odbyły się właśnie w Bawarii, żeby znaleźć inny sposób na przeprowadzenie w konstytucyjnym terminie wyborów prezydenckich. Czyli pani rola w tym wszystkim była mniej więcej taka, przepraszam za kolokwializmy. Usłyszała pani o koncepcji wyborów odbywających się drogą kopertową. Było tak, świetny pomysł. To nie pomysł. Były wybory kopertowe. Dobrze, pani drogą przewodnicząca, korespondencyjne. Dobrze, było tak, super, świetny pomysł. Dajcie mi ustawy, będę pracowała nad tym, żeby one były szybko przeprocedowane. No wolałabym jednak, żeby pani używała trochę innego, bardziej poważnego języka. Ja wiem, że to jest tak na skróty pani poseł, ale jednak jesteśmy na poważnej komisji i mi zależy na tym, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości w ramach oczywiście moich możliwości, tego co pamiętam i w czym uczestniczyłam. Dlatego wezwanie mnie na tę komisję, ja się nie uchylam od żadnej odpowiedzi, ale proszę nie wymagać też ode mnie, żebym mówiła czy potwierdzała coś, czego rzeczywiście nie pamiętam. Mogę w sposób przybliżony mówić. Nie, to nie było tak, pani poseł. Bardzo proszę tego tak nie omawiać, bo to była dla mnie bardzo poważna sprawa, bardzo obciążająca. Bo wiedziałam, że na mnie spoczywa ten obowiązek w dużej mierze, bo to marszałek Sejmu ogłasza wybory i wszystkim nam zależało na tym, żeby one się odbyły w terminie konstytucyjnym. Więc nie było jak za wstrzyknięciem palcem. Przemyśleń było dużo. To nie było podjęte od tak sobie. Nie chciałabym, żeby to trywializować, bo sprawa była niezwykle poważna i po zastanowieniu, po szukaniu, ale ja sama w swojej głowie i w przepisach, które znałam, nie znalazłam innej możliwości, żeby przeprowadzić te wybory. Dlatego pomysł wyborów korespondencyjnych, czy on się zrodził w klubie, czy on się zrodził na spotkaniu partyjnym, nie umiem powiedzieć, ale o tym oczywiście, że rozmawialiśmy. Jestem we władzach partii, więc na pewno o tym rozmawialiśmy. Powodował, że ja już miałam przemyślenia. Jeśli nie ten sposób, to jaki? To jaki? Jeżeli wszędzie straszono już wtedy, pamiętam dokładnie, że będziecie odpowiadać za śmierć ludzi. Będziemy odpowiadać, mamy krew na rękach, ludzie będą ginęli przez te wybory 10 maja. Przecież to było pani poseł powszechne. A naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, wtedy nie trudno było przestraszyć ludzi. A przecież to jest takie prawo naszych obywateli raz na 5 lat, że trzeba zrobić wszystko, żeby umożliwić naszym obywatelom wzięcie udziału w tak ważnym głosowaniu jak wybór głowy państwa. I tak to rozumiałam, pani poseł. Dziękuję za sformułowanie poważne. Więc ja mam pytanie o słowo poważne. Czy to było poważne organizować wybory bez zabezpieczonych na nie pieniędzy i bez umowy zlecać to spółce Skarbu Państwa? Czy to jest poważne podejście do organizacji wyborów? Pani poseł, poważnie podchodziliśmy do tego tematu i jestem przekonana, nie uczestniczyłam w tym, bo inaczej byłabym w rządzie, a nie w Sejmie. Nie znam technikaliów, szczegółów, bo nie mogę ich znać po prostu, ale jestem przekonana i powtórzę to raz jeszcze, że moi koledzy, których znam, którzy byli w rządzie, na pewno zrobili wszystko, żeby w sposób odpowiedzialny te wybory przeprowadzić. Czasu było naprawdę niewiele, odpowiedzialność duża, więc trzeba było naprawdę sprężenia się, żeby to wszystko zrobić zgodnie z kalendarzem. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, pani poseł, ja że nie takie pytam, było myślenie. Pani marszałek, proszę. To było poważne. Według wyraziła mnie... pani opinię o swoich kolegach w rządzie, więc ja poproszę panią o opinię o procedurach, które pani koledzy w rządzie zastosowali. Ja nie czy wiem, to jakie były procedury poważne mojego... podejście do sprawy, zorganizować wybory bez podpisania umów z wykonawcą tych wyborów. Pani przewodnicząca, nie będę się odnosiła do czegoś, czego nigdy nie widziałam, nie czytałam, nie znam szczegółów, nie oglądałam posiedzeń komisji i wypowiedzi na ten temat innych świadków. Proszę mnie nie pytać o coś, w czym nie uczestniczyłam. Mogę odpowiadać tylko za to, co wiem i w najlepszej mojej wierze. Za organizację staram się procesu państwu... legislacyjnego. Tak, tak, pani poseł, dokładnie. Dziękuję, tak, pani dokładnie marszałek. Tak. Dziękuję, to było wszystko, o co panią zapytałam. Dziękuję. Dziękuję, to ja wolę sobie drugą turę otworzyć. Myślę, że będzie krótsze, ale... odnośnie tej legislacji. Pani przed momentem stwierdziła, że nic pani nie mogła zrobić poza ogłoszeniem wyborów. No, biorąc pod uwagę, że ten projekt ustawy był 3 godziny procedowany i bez komisji, to czy na pewno pani podtrzymuje te słowa, że nic pani nie mogła zrobić, żeby jednak zabezpieczyć
żeby to lepiej przedyskutować, zebrać opinię, nawet jeśli by to zajęło 24 godziny, jeśli była taka pilność, a nie 3 godziny? Już odpowiedziałam wcześniej. Czasu było mało. Staraliśmy się zrobić to tak, żeby być w zgodzie z kalendarzem. No właśnie, pani marszałek, wydaje mi się, że ktoś narzucił bardzo ambitny kalendarz, żeby to zrobić w ciągu 180 minut, ale nikt się nie zastanawiał nad zdrowiem i życiem tych, którzy mieli przeprowadzić te wybory, między innymi listonoszy. Na 3 tygodnie przed wyborami, to długo po tym, jak Sejm podjął tę ustawę, listonosze pisali różne pisma, w tym związki zawodowe również do pani, informując, że nie wiedzą, jak to przeprowadzić, nie ma żadnych wytycznych, oni nie wiedzą, jak to zrobić. Jestem ciekaw, co pani z tymi opiniami robiła. Ja mam dwie chociażby te, które trafiły do pani. To jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, bo tych listonoszy jest w OPZZ-cie bardzo wiele i Forum Związków Zawodowych. Na kilku stronach uzasadniali, że po prostu to stwarza zagrożenie życia i zdrowia. I mam pytanie, co pani z tym zrobiła? Mogłam się z nimi zapoznać, panie przewodniczący, i procedować ustawę, która wpłynęła do Sejmu. Nie no, w Sejmie procedowana była 6. Cały czas były wysyłane te opinie, ale czy pani po przeczytaniu tych opinii, nie wiem, porozmawiała z premierem Morawieckim, może z panem wicepremierem Sasinem, że coś jest nie tak, że trzeba może zabezpieczyć jakoś te osoby? Czy w ogóle ktoś myślał na ten temat? Jestem przekonana, że ci, którzy to przygotowywali, myśleli dokładnie o wszystkich, także o tych, którzy mieliby tym się od strony technicznej zajmować. No wie pani, słuchając tych świadków, którzy byli, a tutaj był pan świadek Sasin, który nie podpisał umowy z Pocztą Polską, bo miał zastrzeżenia. I wszystko zgoniono na pocztę, żeby ona organizowała. Ale pani przed momentem również powiedziała, że nikt nie miał recepty, co zrobić z tymi wyborami. Na pewno? Kto miał receptę, panie przewodniczący, może mi pan powiedzieć? Tak, oczywiście. To proszę bardzo. 6 maja. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, oświadczenie. PiS i Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. I dalej. Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie. To było przed 10 maja. Znaleźli receptę, czy nie? Już pan o to pytał, panie przewodniczący. Ja się już do tego przecież odnosiłam. Proszę jeszcze raz. Tak? No to powiem panu jeszcze raz. To nie oni, tylko ja ogłaszam termin wyborów. Chodzi o wybory korespondencyjne. I w momencie, kiedy to było ogłaszane, ustawa w dalszym ciągu była w Senacie. Więc było oczywistym, że ona... Nawet jak trafi do Sejmu następnego dnia, to nie będzie możliwe, żeby ją przyjąć i zorganizować wybory 10 maja. O tym to już wiedział pan Sasin na początku kwietnia, będąc w RMF-ie i mówiąc, że prawdopodobnie Senat wykorzysta pełne 30 dni i o tym wszyscy wiedzieli. Ja prawdopodobnie, panie przewodniczący, ja nie zakładałam złej woli. Ale nikt nie miał właśnie złej woli. Wydaje mi się, że senatorowie mieli dobrą wolę, zastanawiając się w ogóle, czy można i czy powinno się te wybory zrobić, i zbierając opinie, i dyskutując w komisjach. Odnoszę wrażenie, że to w Sejmie nie było dobrej woli, żeby w ogóle zastanowić się, jak zabezpieczyć zdrowie i życie, o którym tak często pani mówi dzisiaj i podczas tamtych dni. Tych, którzy mieli przeprowadzić te wybory. Panie przewodniczący, poprzednia ustawa, która była niedawno przyjmowana przed tą ustawą, która była znacznie obszerniejsza, skończyła się kilkudniowym procedowaniem i także w Senacie, więc nie wiem, czy wtedy Senat nie potrzebował zasięgać opinii, tylko po prostu mógł to zrobić w ciągu paru dni, czy też nie, bo ja rozumiem, że Sejm znakomicie pracuje, a Sejm pracował byle jak. To jest pańska opinia, ja nie będę z nią dyskutować, każdy ma prawo do swojej. Natomiast jeżeli przy 60-stronicowej Senat nie potrzebował więcej dni, nie potrzebował tak wielu opinii, zastanowienia się, a przy następnej, która liczyła 12 stron, potrzebował, no to trzeba by zapytać pewnie Senatu, z czego to wynikało. A z czego wynikało to 3-godzinny pośpiech przy wyborach kopertowych? Właśnie, powtarzam to już 50 chyba raz, panie przewodniczący. Czas. 10 Jasne. Maja Jasne. Był związany przecież kalendarzem wyborczym. Czas. Rozumiem. Tutaj no, każdy dzień był ważny. Rozumiem, oczywiście. Każda godzina, wydaje się. Pan poseł Buda, zresztą państwo dość często pokazujecie sondaże z różnych terminów realizowane dla różnych mediów, między innymi te ostatnie, gdzie poparcie dla pana Andrzeja Dudy 70, nawet pod 80%, innych kandydatów dużo mniejsze, pani Kidawy Błońskiej, jak usłyszałem, już gdzieś tam 2,5%. A może warto zobaczyć, jaki jest sondaż, co chcieli ludzie wtedy na początku maja, czy chcieli, żeby te wybory się odbyły, czy nie.
Ja Państwu odczytam sondaż dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej, którzy wypowiedzieli się w tym sondażu. 60% pytanych w najnowszym sondażu dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej zadeklarowało, że nie zagłosuje na prezydenta 10 maja. 10 maja. 60%. Kto chciał zagłosować? Jeśli już mówimy o jakimkolwiek interesie politycznym, 90% tych, którzy chcieli pójść, to byli ci, którzy chcieli oddać głos na Andrzeja Dudę. Mówię o tym dlatego, że te osoby, które nie chciały iść, nie chciały oddać głosu, chyba dla nich ważniejsze było życie i zdrowie, a nie wybory. Ale w związku z tym mam jeszcze kilka pytań. Czy pani zdaniem ta ustawa z 6 kwietnia gwarantowała, że wyborca dostanie swój pakiet wyborczy, że będzie miał szansę oddać swój głos? Wierzyłam w to, że tak będzie, bo tego dotyczyła przecież ustawa. Ale nie jest tajemnicą, że wszyscy wskazywali, opinia publiczna, że te pakiety mają lądować w skrzynkach. Już później, już dzisiaj też wiemy, że tych skrzynek nie ma, zresztą aż tylu, ile być powinny, że mogą być te pakiety wyjmowane z tych skrzynek, bo nie będą zabezpieczone, że te pakiety mogą zostać niedostarczone w tej ilości. Czy pani wiedziała o tych wszystkich faktach, o których teraz mówię? Nie, o niektórych słyszałam, ale o wszystkich nie słyszałam, szczegółów nie pamiętam. Natomiast, panie przewodniczący, powiem tak, pamiętamy zimę, którą ówczesna opozycja straszyła Polaków, że nie będzie węgla i nie będą mieli czym palić, będą umierali zimą i rząd wtedy stanął na wysokości zadania i musiał znaleźć rozwiązanie i znalazł to rozwiązanie, żeby każdy ten węgiel otrzymał. I to samo było z tą ustawą, że rząd zrobi wszystko, żeby do każdego te pakiety dotarły, żeby te wybory się odbyły. Co do tego nie miałam żadnych wątpliwości. Nie pytam o węgiel, tylko te pakiety, ja rozumiem, które że pan miały... nie pyta o węgiel, ale podaje pewną analogię i odpowiedzialność rządu, że jeśli na taką trudną sytuację nie musi pani odnosić się do każdego mojego słowa, jeszcze nie zadałem drugiego pytania. Po prostu nie odnoszę się do węgla, odnoszę się do pakietów, które, jak pisał Soboń do Dworczyka, mogły się znajdować w błocie i na płocie, dlatego że brakowało tych skrzynek i to wydaje mi się kluczowe jest. Jak ci ludzie mieli dostać te pakiety, skoro nie mieli skrzynek? I w związku z tym jest zasadnicze pytanie, jak państwo chcieliście to rozwiązać? Bo jeśli do pani to docierało, to mam pytanie, jak chcieliście ten problem rozwiązać? Ten problem do rozwiązania leżał właśnie po stronie administracji rządowej. Tak, tak, tylko zwracam uwagę, że to pani zarządziła te wybory i każdy, kto zarządza, raczej by się interesował, gdyby przychodziły takie informacje niepokojące, że można nie oddać głosu. Albo też nie wiadomo, kto ma policzyć, a senatorowie policzyli, że nie ma szans policzenia tych głosów w ciągu 14 dni, no to każdy by się zastanowił, czy te wybory kopertowe są w ogóle możliwe. Korespondencyjne, panie przewodniczący, nie kopertowe, koperty mi się zupełnie z czymś innym kojarzą. Natomiast, ale to wszystko miało być w kopercie, natomiast nie szkodzi, ale kopertowe z czym innym się kojarzą. Natomiast ogłoszenie przeze mnie wyborów nie oznacza, że w międzyczasie nie wydarzy się coś, co będzie miało na te wybory wpływ. Tak było i tym razem, ale w momencie ich ogłoszenia takiej sytuacji, panie przewodniczący, nie było, więc trudno było przewidzieć, co się wydarzy po drodze. No naprawdę, nie można było tego przewidzieć. Czy ustawa gwarantowała skorzystanie z czynnego prawa wyborczego obywatelom poddanym przymusowej kwarantannie lub izolacji poza miejscem zamieszkania? Przypomnijmy, kwiecień, wszyscy zamknięci w domach, szkoły, przedszkola, cmentarze, lasy zamknięte. Jak pani uważa? Cmentarze. Tak, tak, to było pytanie. Czy? Jeszcze raz. Czy ustawa gwarantowała skorzystanie z czynnego prawa wyborczego obywatelom poddanym przymusowej kwarantannie lub izolacji poza miejscem zamieszkania? Poza miejscem zamieszkania? Czy ma pan na myśli szpital na przykład? Między innymi, tak. Wie pan, ktoś był pod respiratorem, to raczej trudno było, żeby głosował, a takie przypadki trafiały do szpitala, więc nie bardzo wiem. Chciałbym zapytać, jak by miały być dostarczone te pakiety do tych osób? Nie wiem, panie przewodniczący. Które są na kwarantannie, kto miałby dostarczyć? Panie przewodniczący, naprawdę te technikalia były rozstrzygane przez rząd, nie przez Sejm. A czy pani wie, że nie zostały rozstrzygnięte? Nie wiem, znaczy wiem, że się nie odbyły wybory, więc zrobiliście państwo wszystko, żeby jako ówczesna opozycja, nie do pana posła, który jest pierwszy raz w Sejmie. Nie wiem, panie przewodniczący. Wiem tylko jedno, że te wybory miały się nie odbyć. Państwo o tym głośno mówiliście w poprzedniej kadencji. Straszyliście ludzi. Zamiast wspólnie z nami zrobić wszystko, żeby te wybory 10 maja się jednak odbyły w normalnym trybie. Stało się inaczej, no trudno. Ale pani
słuchała tego sondażu, którego przed momentem mówiłem, że ludzie nie chcieli, żeby 10 były wybory, to rozumiem, że nie tylko patrzyliście państwo na słupki, przynajmniej dzisiaj na komisji, ile miał Andrzej Duda, ale też, że ludzie bali się po prostu tych wyborów. Rozumiem, że... No, straszenie było skuteczne, to tak, to na pewno. Ja wskazuję, że wybory były nieprzygotowane. Pani marszałek, ja rozumiem, że wtedy mogła pani pewnych rzeczy nie wiedzieć, ale naprawdę po tym czasie, czy pani nie dostrzega, że premier podjął decyzję, zlecił ją ministrowi aktywów państwowych i ministrowi spraw wewnętrznych, a oni nawet nie podpisali umowy z Pocztą Polską, ale nie podpisali z PWPW i zostawili Pocztę Polską samą, tych biednych listonoszych samych, żeby organizowali w czasie, kiedy wszyscy byli w domach, wybory, które się nie odbyły i wydali 70 milionów. Czy pani sobie zdaje panie z tego sprawę, proszę, do czego doprowadziliście? Panie przewodniczący, proszę nie pytać mnie o to, co ja myślę 4 lata później, tylko proszę się postawić w tamtej sytuacji, oceniamy tamtą sytuację. To dlatego pytam, czy państwo reagowaliście na opinie, na sygnały? Wszystko, myślę, że wszystko było brane pod uwagę, ale cel był jeden. Trzeba zrobić wybory. Wszystko, żeby te wybory się odbyły w konstytucyjnym terminie. W konstytucyjnym, panie przewodniczący. A kto pani zdaniem w momencie, kiedy w połowie kwietnia było to wszystko pozamykane, jak rozmawiamy, kto mógł wtedy, albo kto inaczej prowadził kampanię wtedy, jak pani uważa? Kto inaczej? Nie. Znaczy, kto wtedy w ogóle prowadził kampanię wyborczą? Kto mógł zorganizować jakieś spotkanie, konferencję prasową? Przypomnę ten czas. To, o ile sobie przypominam, to nie było organizowanej wtedy kampanii. Nikt nie prowadził żadnych spotkań. One się nie odbywały z tego, to co przypomnę, pamiętam. Pan Andrzej Duda zawiesił tą swoją kampanię. To przypomnę państwu, że pan Andrzej Duda robił konferencje prasowe, ostrzegał, żeby zostać w domu. Mówił właśnie o tym, jaka jest sytuacja. Organizował konferencję również z ministrem zdrowia. Żaden inny kandydat żadnych takich aktywności przecież nie mógł. Ale panie prowadzić. Przewodniczący, przepraszam, no pan prezydent jako prezydent ma prawo się wypowiadać do obywateli, ma prawo do orędzia, tak jak marszałek Senatu, marszałek Sejmu. To jest zupełnie dlatego oczywiste, moje, więc nie bardzo rozumiem. Ale to nie była przed chwilą. Ale to nie była bez kampania. Przypadku. Konferencja prasowa, jeżeli pan to nazwa kampanią, byli tam ludzie, jakieś duże zbiorowisko ludzi. No nie, to była konferencja prasowa. Panie marszałek, zwracam uwagę, że w tamtym czasie była jedna osoba, która mogła prowadzić niestandardową kampanię i faktycznie mogła korzystać z swojego uprawnienia i miała przewagę nad innymi kandydatami, którzy musieli siedzieć w domu i być zamknięci. Na to zwracam uwagę, ale mam pani jeszcze jedno pytanie. Nie zgadzam się, bo pani kandydatka mogła w Sejmie przy wszystkich mediach też taką konferencję przeprowadzić. Dobrze. Czy to prawda, że skrzynki pocztowe miało pilnować wojsko? Coś pani słyszała na ten temat? Nic na ten temat nie słyszałam. Na jakiej podstawie ustawą z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, chodzi o tarczę 2.0, wstrzymaliście państwo czynności wyborcze organów wyborczych, takim jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, przewidziane w kodeksie wyborczym, w tym między innymi dotyczące druku kart do głosowania, kodeksowego głosowania, korespondencyjnego, czy pozbawiliście organy wyborczych kompetencji? Na jakiej podstawie? Tak stanowiła, panie przewodniczący, ustawa. Każdy ma prawo złożyć ustawę, która jest procedowana. Sejm albo ją przyjmuje, albo ją odrzuca. Po to się pisze ustawy. Ja już tak dobrą sprawę nie mam pytań. Nie zrozumiem. I to uczciwie pani powiem. Dlaczego jako druga osoba w państwie pani tutaj najczęściej odpowiadała: nie brałem udziału, a nie znam szczegółów, nie pamiętam, to nie była moja decyzja, chociaż to pani ogłaszała termin wyborów i do pani docierały wszystkie możliwe sygnały, że te wybory się nie mogą odbyć, dlatego że jest nic nie, krótko mówiąc, nic nie jest przygotowane. I sama legislacja pozostawia bardzo wiele do życzenia. 3 godziny bez komisji, bez opinii lekarzy, medyków, tych, którzy się na tym znają, najlepiej wskazuje, jak działał Sejm pod pani przywództwem. Niestety. Odnoszę naprawdę takie wrażenie, że ten budynek za czasów PiS-u był traktowany jak sekretariat. Ktoś podejmował decyzję na Nowogrodzkiej, tu przychodziła decyzja, masz kalendarz. Nie patrz na zdrowie i życie. Masz kalendarz. Masz to dzisiaj zrobić. I tak się odbywało. Może pani reagować. Ja mówię, jak było, bo z tego, co dzisiaj pani przedstawiła, to właśnie tak było. 3 godziny na ustawę
korespondencyjną, która była całkowicie nieprzygotowana. I dlatego to się skończyło wyrzuceniem pieniędzy w błoto i znalezieniem złotego środka, czyli oświadczenia Kaczyńskiego i Gowina o tym, że trzeba było przenosić te wybory. A można było to inaczej, od samego początku. Pan przewodniczący Karnowski, proszę bardzo. Pani marszałek. W nawiązaniu do pytań pana posła Budy, bo tutaj te odpowiedzi były jakieś takie pełniejsze. Proszę mi powiedzieć, czy można pana prosić, żeby pan przestał rozmawiać przez telefon, panie redaktorze, że ciszej, albo żeby ciszej pan rozmawiał. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panu. W nawiązaniu do wypowiedzi pana tej posła Budy, chodzi mi, że pani oceniała i w ogóle się państwo oceniali, że samorządowcy byli włączeni w proces organizacji wyborów. Co pani przez ten włączenie samorządowców w proces organizacji wyborów czy destrukcji w organizacji wyborów rozumie, pani marszałek? No każde wybory, panie przewodniczący, pytanie tamto dotyczyło pewnej wiedzy powszechnej na temat organizacji wszystkich wyborów, nie tylko w tym konkretnym przypadku. No zawsze samorządy, one są, ogłaszają zakres terytorialny, komisje obwodowe powołują. No mnóstwo zadań mają samorządy do wykonania. Przecież to jest od zawsze, wybory odbywają się przecież nie w Warszawie, tutaj w jakimś jednym miejscu, tylko w każdej miejscowości, w komisjach obwodowych. To są samorządy. To są samorządy. Komisje obwodowe akurat nie powołują samorządy, tylko komisarze wyborcy, ale to... No, chodzi mi o lokal, panie przewodniczący. No nie, dobrze. No. No nie, no bo jeżeli siali jakiś defetyzm, destrukcję, to chciałbym się dowiedzieć, w jakiej materii. Co to było? Bo jest to poważne oskarżenie wobec moich byłych koleżanek, kolegów, samorządowców i pana Romowicza i pana jeszcze Krystiana, ich nie ma. To rozumiem, że nie ma pani marszałek wiedzy, jakie to destrukcyjne działania ci samorządowcy popełnili. Panie przewodniczący, w moich wypowiedziach usłyszał pan jakiś atak. Ja powiedziałam tylko wyraźnie, że te wybory, podobnie jak każde inne, są przeprowadzane przez administrację rządową i administrację samorządową. Administracja samorządowa ma do wykonania pewne zadania. W tej ustawie akurat były one określone. Część samorządowców się z tego wywiązała, a część odmówiła wykonania tego zobowiązania wynikającego z tej ustawy. Ale jakie to było zobowiązanie, które samorządowcy odmówili to, co pani mówi w myśl tej ustawy? Chodzi o rejestr wyborców. I według pani w tej ustawie było powiedziane, że samorządowcy mieli przekazać Poczcie Polskiej rejestr wyborców? Panie przewodniczący, jak weźmiemy ustawy, siądziemy, to pan dokładnie możemy przeanalizować. No nie wiedziałam, że będę z ustawy przepytywana dokładnie. Natomiast wiemy wszyscy, że samorządowcy... Państwo sami mówiliście, że wywaliście te Nie, ale wybory. Pani marszałek, no w tej ustawie nie ma nic o tym, że samorządowcy mają Poczcie Polskiej przekazać spisy wyborców, bo gdyby było, to byśmy to przekazali, a w tej ustawie nie ma. Właśnie takiej regulacji o tej przekazaniu Poczcie Polskiej nie ma, dlatego żeśmy tych spisów nie przekazali. A pani mówi, że teraz to jest w tej ustawie. A dlaczego inni samorządowcy przekazali? Ale nie, ale to nie, bo pani powiedziała, że w ustawie nie przekazali, bo ich straszył pan premier, wojewodowie i tak dalej. Ale nie ma, no jeżeli pani by dostała pismo niepodpisane z Poczty Polskiej, niepodpisanego maila, to czy pani by przekazała spisy jakichkolwiek ludzi w ramach WRODO? Myślę, że samorządowcy dokładnie wiedzieli, panie przewodniczący, o co chodzi. Że dokładnie wiedzieli. Nie, no wiedzieli, skoro, że... skoro się włączyli w ten proces tak bardzo aktywnie. Nie, ale pani marszałek, to pytanie, czy jeżeli pani by dostała pismo, maila niepodpisanego, z nagłówkiem Poczta Polska, nie mając pewności, czy jest w ogóle z Poczty Polskiej, przez nikogo niepodpisane, czy pani by w takim razie przekazała jakieś dane wrażliwe? Jeżeli to tak było, ale ja nie umiem tego stwierdzić, to oczywiście, że nie. To pani marszałek, tak było, także prosiłbym, żeby pani zweryfikowała swoje stanowisko wobec samorządowców, bo tak było. Jeżeli trzeba, to przekaże pani chętnie te dokumenty w tej sprawie. Odnośnie teraz pytania pana posła profesora Czarnka, bo pan poseł profesor Czarnek mówił, że wybory, jak gdyby, że badania wyborcze pokazywały, że pan prezydent Duda ma 53% bodajże, a pani Kidawa 2 albo 4, to już nie wiem. I pani stwierdziła na pytanie pana Czarnka, że przełożenie wyborów było korzystne dla
pani Kidawy, czy dla pana Trzaskowskiego. A czy przeprowadzenie wyborów kopertowych w tym terminie było korzystne dla pana prezydenta Dudy, czy nie? Skoro miał 53%. Nie, panie przewodniczący, coś się z tymi pytaniami porobiło nie tak. Ja nie rozumiem, o czym. Proszę mi zapytać, zadać dobrze, jeszcze ja raz pani pytam, bo ponieważ na pytanie pana profesora, pana ministra Czarnka, Przemysława Czarnka, odpowiedziała pani, że przełożenie wyborów było korzystne dla pani Kidawy i dla pana Trzaskowskiego, bo mieli niski, bardzo niski wynik. Wobec tego się pani pytam, czy przeprowadzenie wyborów w tamtym czasie kopertowych dla pana Dudy było korzystne, skoro miał 53%, czy nie? Tego, panie przewodniczący, nikt nie wie, kto by wygrał te wybory 10 maja. Musiałby się one odbyć. No ale powiedziała pani, że było korzystne przełożenie dla tamtych kandydatów, a dlatego rozumiem, że nie było korzystne. No gdybyśmy się posługiwali sondażami, to oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Właśnie to chciałem usłyszeć od pani. Chciałem się zapytać, bo powiedziała pani, że na klubie parlamentarnym rozmawiano na temat projektu tej ustawy przed jej procedowaniem, przed jej złożeniem, przed tym jak pani ją przedstawiła do procedowania. A proszę mi powiedzieć, czy przeprowadzaliście państwo jako Prawo i Sprawiedliwość rozmowy na tak ważny temat ważnej ustawy z innymi klubami? Ja takich rozmów nie prowadziłem. Być może przewodniczący klubu, nie wiem. No ale bo macie państwo pretensje, bo mówiła pani, że wielokrotnie pani rozmawiała z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim, a wydawało się, no, że jeżeli chcieliście państwo uratować coś, bo taka wielka sprawa, bo to była wielka sprawa wybory prezydenckie, że może trzeba było usiąść z innymi klubami, porozmawiać na ten temat. Panie przewodniczący, ja bardzo chętnie bym porozmawiała, ale poziom agresji wtedy i traktowania tych wyborów 10 maja jako coś, co spowoduje, nie wiem, śmierć milionów Polaków i my będziemy za to odpowiedzialni, był powszechny. No, naprawdę, można przywołać tamtą atmosferę, tamtą sytuację. Dzisiaj po 4 latach pan to może oceniać inaczej. Ja byłam wtedy w Sejmie i wiem, jak to wyglądało. Państwo ewidentnie nie chcieliście, no nie pan, bo pana w Sejmie nie było. Ja mówię o obecnej koalicji rządzącej. Ewidentnie tych wyborów 10 kwietnia nie chcieliście. O tym się mówiło głośno także na konferencjach prasowych, wysuwając różne propozycje zmiany terminu, przesunięcia, wydłużenia kadencji, czy też wprowadzenia stanu wyjątkowego. To już o tym mówiłam. No tak, ale jednak te ustawy covidowe poprzednie, o których pani wspominała, miały pewien konsensus polityczny. To może trzeba było porozmawiać przed złożeniem tego projektu ustawy, także z innymi klubami, co do jak rozwiązać ten bardzo poważny problem, bo wszyscy wiemy, że to był poważny problem. Nie chcieliście stanu wyjątkowego, ale może trzeba było porozmawiać z innymi klubami, jak to przeprowadzić. Być może, panie przewodniczący, były takie rozmowy z innymi klubami. Ja nie byłam przewodniczącym klubu. Być może się takie toczyły. Ja tylko widziałam atmosferę, jaka panowała w Sejmie i nie tylko w Sejmie. I na pewno ona nie była koncyliacyjna, panie przewodniczący. Nad czym ubolewam oczywiście. Pani marszałek, jeszcze raz może to powtórzę, to pytanie, co inni zadawali, ja też. Czy jednak w tak ważnej sprawie nie uważała pani za stosowne zapytać Państwowej Komisji Wyborczej, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji zrealizowania wyborów w tym czasie pandemii? Panie przewodniczący, na to pytanie naprawdę no, powtarzamy się już w kółko to samo. No. Wie pani, no, bo dla mnie, jako dla mało doświadczonej osoby w polityce krajowej, to muszę powiedzieć, że jest to dość zasadnicze pytanie, że nie rozmawia się z organem odpowiedzialnym za organizację wyborów w tym kraju, wręcz jego się pomija, bo on został pominięty w tej organizacji wyborów. A ma pani obowiązek, jak gdyby jako marszałek Sejmu, przed ogłoszeniem tego terminu wyborów też z tym organem rozmawiać. Panie przewodniczący, konsultacje z PKW się toczyły. Oni wyznaczają termin, bo to oni są władni do wyznaczenia poszczególnego terminu w kalendarzu wyborczym. Zawsze takie konsultacje się prowadzi z PKW. Czyli jednak były te konsultacje? Oczywiście, że były. To już odpowiadam na pytanie. Nie. Panie przewodniczący, pytał pan chyba poseł Tumanowicz o to i powiedziałam, że tak. Czyli rozumiem, że jeżeli poprosimy panią marszałek jeszcze raz, to taka opinia na piśmie
znajdzie się z PKW na temat tego trybu wyborczego, któryście zaproponowali. Panie przewodniczący, to jest w mediach, w gazetach. Ja to mogę teraz panu dać na telefonie, żeby pan sobie to wydrukował. To była wiedza powszechna, to nie jest nic tajnego. Dobrze. Chciałem się pani zapytać, bo jednak wszyscy pamiętamy tą atmosferę bardzo dobrze, że potem odbywają się wybory już niekorespondencyjne, wybory z urnami. Pan premier Morawiecki zachęca wszystkich, pamiętam, do dzisiaj w koszuli z podwiniętymi rękawami. Nie ma pandemii, chodźcie do wyborów. Czy pani tak z perspektywy czasu nie uważa, że lepiej jednak, że pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybrano bez żadnych wątpliwości w wyborach jednak nie obarczonych pewną wadą prawną, co do tego są spory może i konstytucjonalistów, ale obarczone w sposób normalny, a nie w wyborach korespondencyjnych? Panie przewodniczący, i dzisiaj, i 4 lata temu, gdyby pan zadał mi to pytanie, oczywiście, że odpowiedziałabym, że najlepszą formą jest pójście wszystkich wyborców do lokali wyborczych i dokonanie wyboru prezydenta. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Nikt nie zmieniał zasad przeprowadzenia wyborów prezydenckich, bo tak nam się umyśliło. One z czegoś wynikały. Wynikały z tej nadzwyczajnej sytuacji pandemii, izolacji, zamknięcia w domach, a dodatkowo do tego dochodziło straszenie, że te wybory spowodują śmierć ludzi. No, wszystko razem wzięte, niestety, ale powodowało, że te wybory w normalnym trybie, który każdy z nas pewnie by chciał, nie mogły się odbyć ze względu na te obostrzenia, które panowały. I sytuację epidemiczną, to już mówiliśmy kilka razy tutaj. Ale jednak odbyły się i nikt nie podważa, że nie było ich w terminie konstytucyjnym, że były niezgodne z konstytucją, może były nierówne szanse, ale rzeczywiście były, no można powiedzieć, powszechne, tak przynajmniej. Pan, gdyby wśród polityków panowała powszechna zgoda co do jakiejś propozycji przeprowadzenia wyborów prezydenckich, pewnie też byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli. Ale takiej zgody nie było, bo propozycje z różnych stron sceny politycznej padały naprawdę bardzo różne. Pani, dzisiaj, 4 lata po fakcie, można być bardzo mądrym i pokazywać, że można było zrobić to inaczej. Ja radzę jednak wrócić do tego, co było w tamtym czasie, 4 lata temu, i nie odrywać tego od rzeczywistych realiów, z którymi mieliśmy do czynienia wtedy w 2020 roku. Pani marszałek, ponieważ się wielokrotnie wtedy spotkałem z rządem jako strona samorządowa, będąc po innej stronie sceny politycznej, choć bezpartyjny, to jednak twierdzę, że na temat różnych rzeczy można było znaleźć konsensus. Chociażby na temat pandemii, spraw walki z pandemią, czy przyjęcia uchodźców z Ukrainy. I dlatego się bardzo dziwię, że nie wie pani nic o rozmowach na temat sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich po zgodnym głosowaniu na temat tarcz covidowych, na temat zgodnego głosowania na temat możliwości częściowych wyborów korespondencyjnych. Ale to już jest moje zdziwienie. Dlatego jeszcze mam jedno do pani pytanie. Bo powiedziała pani, że wszyscy w tym czasie mieli równe szanse prowadzenia kampanii wyborczej. Tak, tak było powiedziane. I pan prezydent Andrzej Duda, i pani marszałek Kidawa-Błońska, i wszyscy inni, pan Hołownia i tak dalej. Czy według pani wszyscy ci kandydaci mieli jednorodny dostęp do telewizji tak zwanej publicznej i do radia publicznego? Czy mieli taki sam czas antenowy w tym czasie w tych mediach? Pan wybaczy, no naprawdę, żebym ja jeszcze miała śledzić czas antenowy 4 lata temu. Pan wybaczy, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie interesowałam się czasem antenowym w telewizji publicznej dla kandydatów. Ja miałem dostęp do takich danych z Radia Gdańska, Radia Publicznego. Może pani powiedzieć, że były zatrważające. Tylko jedna strona sceny politycznej miała dostęp, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, to nie mam więcej pytań. Dobrze, dziękuję, pan przewodniczący Romowicz. Dziękuję bardzo. Pani poseł, zacytuję pani słowa. Staram się analizować prawo. Jeśli mam problemy, to po prostu pytam tych, którzy się znają, a jak przepis jest dla mnie oczywisty, to go stosuję. To czy tak ważnej materii, jak wybory prezydenta, w tak nadzwyczajnych okolicznościach, o których dzisiaj tutaj mówimy, nie zastanawiała się pani jako marszałek, nie czy przeprowadzić te wybory, tylko w jaki sposób, czy jak nawet w trybie korespondencyjnym, ale w taki, żeby się go dało przeprowadzić? Nie, panie przewodniczący, bo to nie jest to, że tak powiem, było poza moimi możliwościami technicznymi, organizacyjnymi. Nie byłabym w stanie czegoś takiego
wymyśleć. No nie, to trzeba mieć więcej danych, żeby coś takiego zorganizować. Ja takich możliwości nie miałam, więc nawet nad tym nie toczyłam dyskusji sama z sobą. Nie. Czy jako jeden z ważniejszych członków, działaczy partii Prawo i Sprawiedliwość brała pani udział w spotkaniach kierownictwa, spotkaniach z panem ówczesnym wicepremierem Kaczyńskim, panem premierem Morawieckim, ale nie formalnie w Sejmie, tylko poza formalnymi spotkaniami, na przykład w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej? No oczywiście, że tak, panie przewodniczący. Przecież jestem członkiem prezydium i jak najbardziej. No, to jest chyba oczywiste. W takich okolicznościach rozmawiała pani o wyborach w trybie korespondencyjnym, na takich spotkaniach? Na jednym ze spotkań na pewno o tym rozmawialiśmy. Każdy wypowiadał swoje zdanie. To były dyskusje normalne, naturalne. No tak się robi w polityce, że politycy dyskutują na ważne kwestie i przed podjęciem decyzji, tak? Zasięgają swojej opinii, pytają się, dyskutują. I pani wyrażała tam swoją opinię na takich spotkaniach? Na pewno mogłam wyrazić opinię, chociaż nie jestem pewna, bo to nie jest tak, że każdy się musi wypowiadać, ale powiem, że jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne, dla mnie wtedy, jeśli pan pyta o moją opinię, ja nie widziałam innej możliwości przy tym straszeniu ludzi, ale jednocześnie przy tej rosnącej pandemii, coraz większej liczbie ludzi, którzy byli nie tylko w szpitalach, ale byli w kwarantannie, czyli w izolacji. Że nie było innego sposobu, bo te, o których słyszałam, były dla mnie nie do wykonania, czyli nie do przeprowadzenia. Ani wydłużenie o 2 lata kadencji prezydenta, ani zmiana konstytucji, ani wprowadzenie stanu wyjątkowego. Natomiast wybory korespondencyjne, zwłaszcza, że te w Bawarii rzeczywiście, i to nie jest nowe, są kraje, gdzie te wybory korespondencyjne się odbywają, że jest to możliwe. Widziałam w tym szansę. Widziałam w tym szansę, żeby wszyscy obywatele, którzy chcą wziąć udział w wyborach, mieli taką możliwość. Ale oczywiście między tym, co nam się wydaje, a tym, co potem się wydarzy, nie wszystko da się przewidzieć. A czy znana jest, dzisiaj wszystkim jest to znane, ale czy na tym etapie tych rozmów kuluarowych, tak nazwijmy wewnątrzpartyjnych, była treść wiadomości e-mail, co do której nie mamy potwierdzenia w zeznaniach świadków, ale myślę, że każde zdanie ma, pana Artura Sobonia do pana Michała Dworczyka o trudnościach w realizacji tych wyborów? Nie, panie przewodniczący, w ogóle na temat maili, a już dotyczących wysłanych przez szefa kancelarii do kogokolwiek, absolutnie nie. To jeszcze drugi aspekt, który chciałem zapytać, bo tutaj pani też dość mocno podkreśliła, może nie lojalność, bo to jest złe słowo, ale krystaliczność, tak? Krystaliczność partii, w której pani jest. I tutaj użyłam takiego słowa, panie przewodniczący, nie ma ludzi krystalicznych. Każdy z nas ma jakąś skazę. Chodzi tak? o ideę, chodzi raczej. Nie znam technikaliów, szczegółów, bo nie mogę ich znać po prostu. Ja jestem przekonany i powtórzę to raz jeszcze, że moi koledzy, których znam, którzy by byli w rządzie, na pewno zrobili wszystko, żeby w sposób odpowiedzialny te wybory przeprowadzić. To są pani słowa. Mhm. I teraz chciałem pani zapytać, czy znana jest pani wpis w mediach społecznościowych dość ważnej osoby wówczas, jednego z liderów opozycji, można tak powiedzieć, pana Pawła Kukiza, który podaje przykłady działań członków Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do posłów Prawa, w stosunku do posłów Kukiz 15, pana Stanisława Żuka, pana Jarosława Sachajki, pani Agnieszki Ścigaj i pana Stanisława Tyszki. Czy znany jest pani ten temat w ogóle? Nie, panie przewodniczący, ja mam Twittera, ale naprawdę używam go niezmiernie rzadko i nie śledzę wpisów. Nie jestem użytkownikiem uzależnionym od telefonu i od Twittera. To króciutko tylko zacytuję, bo chciałbym, żeby pani się tego odniosła. To jest cytat z wpisu na Facebooku, to dzisiaj dostępnego, pana Pawła Kukiza. Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju i wysyła swoje popychadła, aby korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów. I tutaj koniec cytatu i kawałek dalej. Do Stanisława Żuka, posła Kukiz 15 z okręgu Legnickiego, dzwoni szef gabinetu premiera Morawieckiego, poseł Krzysztof Kubów i prosi o spotkanie. Ponieważ nasz poseł od lat osobiście zna premiera, godzi się na spotkanie. Kubów wsiada w limuzynę, jedzie do okręgu Legnickiego. Rozmowa przebiega mniej więcej tak, że pan Kubów pyta posła Żuka, czy dla dobra Polski mógłby nie głosować w sprawie wyborów korespondencyjnych, czy mógłby na chwilę wyjść do łazienki czy coś. Kiedy Żuk się dziwi i mówi, że prawdopodobnie nie będzie, że będzie głosował z domu, pada sugestia, że może by mu się akurat popsuł tablet, przez który ma głosować. To taki cytat. I teraz, biorąc pod uwagę taki fakt, o którym mówi pan poseł Kukiz, dalej pani twierdzi, że nie było żadnych prób wywierania nacisków ani prób na posłów, którzy
mieli brać udział w głosowaniach nad wyborami korespondencyjnymi? Panie przewodniczący, pan poseł Kukiz ma naprawdę bardzo barwne słownictwo, już nieraz je słyszałam. Nie znam tego absolutnie. Trzeba by było zapytać pana Pawła Kukiza. Pytamy na pewno. No to proszę zapytać, bo ja takiej wiedzy nie mam, więc nie jestem w stanie panu udzielić odpowiedzi. Natomiast barwność języka jest znana chyba powszechnie pana Pawła Kukiza. Ja tu bardziej pytam z innego powodu, no bo jeżeli była pani marszałkiem Sejmu, wiemy, że była sytuacja ekstraordynaryjna, jak mawiał jeden ze świadków. Były głosowania na odległość z domu, przez tablet. Wszyscy wiemy, jak te posiedzenia się odbywały. To czy nie... Zdarzało się takie przypadki, że akurat w niektórych głosowaniach komuś się właśnie zepsuł tablet, panie, albo ktoś nagle się wylogował? Panie przewodniczący, ja pytam z punktu widzenia... Nie, no całym szacunkiem, a ja panie pytam przewodniczący... to jako marszałka Sejmu, który przewodniczy obradom. Panie przewodniczący, pan nie brał udziału w tych, bo pana nie było, tak? Tak. Wybory, przepraszam, obrady Sejmu prowadzone metodą zdalną były opracowane przez naszych wewnętrznych informatyków, zresztą znakomicie to zrobiono i każdy miał prawo się z nami, bo każdy miał swój login indywidualny. Pan mnie pyta, czy ktoś się bywa, różni posłowie, czasami się komuś zrywało, czasami ktoś nie przyszedł na głosowanie, czasami głosował, czasami nie. No, pan wymaga ode mnie, żebym ja wiedziała spośród 400 kilkudziesięciu posłów, który w jakimś momencie nie zagłosował, z jakiego powodu? Nie, pani poseł, ja tego nie wymagam. Ale to jest niemożliwe. Ja nie wymagam tego, bo to jest niemożliwe, ma pani rację. Tylko chodzi mi o to, czy miała pani takie zgłoszenia jako absolutnie marszałek nie. Sejmu, absolutnie że akurat nie. Przy tym głosowaniu, czy głosowaniu w tych tematach wyborczych, wyborów korespondencyjnych, miało miejsce takie sytuacje. Nie. Czy miała pani takie zgłoszenia? Nie, nie. Potrzeba jasność. Ja też nie kwestionuję, że to było źle zrobione informatycznie i tak dalej, bo to ma bardzo dobrych swój fachowców. Login, swoje hasło zabezpieczające. I tego nie kwestionuję. Pani poseł, tego nie kwestionuję. Tylko się pytam, czy miała pani takie zgłoszenie. Powiedziała pani, że pani takie zgłoszenie nie miała. I ostatni aspekt. Chodzi o samorządowców, bo tutaj dość mocno pani się wypowiedziała w tym temacie. Czy uważa pani, że samorządowcy, którzy nie udostępnili danych osobowych, złamali prawo? O tym decyduje sąd, nie ja, panie przewodniczący. No to mamy właśnie taki wyrok sądowy. Ja nie dyskutuję z wyrokami sądów. A w jakim celu była przyjęta ustawa abolicyjna, która zwalniała z odpowiedzialności karnej samorządowców? Dlatego, że byli samorządowcy, którzy się zgodzili na przeprowadzenie tak zgodnie z tym, co mówiła ustawa wyborów samorządowych i dlatego. Dlaczego mieliby ponosić konsekwencje za wypełnienie zadania wskazanego przez rząd w ustawie? Czyli nie wyklucza pani, że to żądanie udostępnienia tych danych było niezgodne z prawem? Że jeszcze raz, że... Nie wyklucza pani, że to żądanie udostępnienia danych od samorządowców było niezgodne z prawem? Nie widzę tego, nie mam dokumentu, nie znam treści korespondencji, więc się nie będę na ten temat wypowiadała. Jeżeli dostałabym gołą kartkę bez niczego, to tak, ale jak było, jak to wyglądało, jak ta korespondencja przebiegała, jak przepisy były stosowane przez samorządowcę, to już jest zupełnie inna sytuacja. A kto wnioskował, czy ktoś wnioskował o przyjęcie takiej ustawy abolicyjnej zwalniającej z odpowiedzialności karnej? Czy to był jakiś wewnętrzny pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy może był to pomysł rządowy? Pamięta pani? Nie, tego już sobie dokładnie przypomnieć nie mogę, natomiast pamiętam, że była informacja o tym, że są tacy samorządowcy, którzy wypełnili zadanie wynikające z ustawy i w tej chwili próbuje się ich za to obarczać, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Buda, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, pan przewodniczący bardzo często powołuje, ponad 20 razy policzyli tutaj mój asystent, że wskazuje pan na taką jedno sformułowanie: ludzie pozamykani, szpitale, przedszkola, żłobki, tu chwila przerwy, później jest i lasy. Więc z tego taka narracja się nam objawia, że my tutaj i Prawo i Sprawiedliwość parło do wyborów za wszelką cenę w narażeniu życia i zdrowia obywateli. Sondaże spadały, no tutaj pokazywaliśmy 59-53%. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie spadały. Natomiast była taka grupa polityczna, była taka ekipa, która bardzo dbała o ludzi. I ona w interesie ludzi chciała te wybory powstrzymać. Interes ludzi był tutaj absolutnie najważniejszy. Ja chciałem zapytać panią marszałek, czy ma pani taką wiedzę na temat liczby, bo jednocześnie wybory 10 maja były zabójcze, koperty miały być zabójcze, pandemia szalała, no było coś nieprawdopodobnego. Ale już w czerwcu i w lipcu nie. I dlatego chciałem panią marszałek zapytać, jakie były statystyki, czy pani marszałek pamięta statystyki zakażeń zarówno w maju, jak i w czerwcu, w lipcu,
albo przy proponowanych terminach, które później padały ze strony pana Budki, na przykład, że to miałoby być jesień albo nawet wiosna przyszłego roku. Czy pani ma te dane? Jaka była skala zagrożenia? Panie przewodniczący, oczywiście tych danych nie mam, bo to gdybym była ministrem zdrowia, pewnie to bym to miała. Natomiast na pewno pamiętam jedną wypowiedź pana przewodniczącego Borysa Budki, który proponował przesunięcie na jesieni. Nie pamiętam, jakiego rodzaju to była zwyżka, ale to był ta chyba największy pik od długiego czasu właśnie na jesieni 2020 roku. To co pamiętam, bo to było takie bardzo charakterystyczne. Natomiast jakie były statystyki wcześniej, no tego nie umiałabym w tej chwili panu powiedzieć. Ja szukam tych danych. Mam dane. Ale na jesieni na pewno byśmy wyborów żadnych nie przeprowadzili, bo skok tego był bardzo wysoki. A taka była propozycja przewodniczącego Budki. 9 maja, szanowni państwo, 170 nowych zakażeń. Ale czerwiec już tam, gdzie już było bezpiecznie. Już można było wybory przeprowadzić, bo kandydat był podmieniony. 285, a 33 tysiące już wszystkich zakażeń. Wrzesień, tam gdzie pan Budka proponował, żeby się nie odbyły przy Kidawie Błońskiej, 1326 dziennych zakażeń nowych. Październik 21 tysięcy. I jeszcze był jeden pomysł, żeby to było w marcu na wiosnę, 1438. Więc skala zakażeń w maju w stosunku do każdych kolejnych terminów była znacząco, kilkukrotnie nawet mniejsza. Więc ta narracja o tym, że tutaj dbano o ludzi i ta formułka, ludzie pozamykani, szpitali, przedszkola, żłobki, przerwa i lasy i tutaj PiS dąży do wyborów, są absolutnym kłamstwem przewodniczącego i państwa, wszystkich członków komisji. Chciałbym zaprotestować. Nie jest to, ja przepraszam, panie przewodniczący, w sprawie sprostowania. Tak, to ja to też wypowiadałem taką formułkę, tylko proszę pamiętać, że wtedy testowanie trwa 24 godziny. Nie mamy szczepionki na koronawirusa, nie wiemy nic o tej chorobie. Mamy małą ilość szpitali tymczasowych. Jest zupełnie inna sytuacja. Być może teraz, nawet dzisiaj mamy więcej zachorowań na koronawirusa, ale wtedy on był rzeczywiście śmiertelny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Fakty. 3 kwietnia, 3 dni przed podjęciem ustawy o przeprowadzeniu wyborów kopertowych, korespondencyjnych, kopertowych, 3 dokładnie kwietnia wprowadzono tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Tak, o i lasy. No, jeśli do lasów nie było można wejść, to wiecie państwo, co się na ulicach działo. Przecież nie muszę tego przypominać. A Sejm zajmował się czym? Sejm się zajmował wyborami korespondencyjnymi. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan poseł Tomanowicz? Pani poseł Kłopotek? Pani poseł Kucharska-Dziedzic? Nie ma. Szanowni państwo, w związku z tym mam prośbę. Za chwilkę pani Elżbiecie Witek już podziękujemy. Chcę tylko poinformować, że po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy panią o terminie, w którym będzie pani mogła go podpisać i na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Dziękuję świadkowi za przybycie. Chcę jednocześnie poprosić wszystkich w tej chwili o 10-minutową przerwę. I chciałbym zaproponować dodatkowy punkt sprawy bieżące, a to jest związane z zdjęciem tajemnicy przedsiębiorstwa z dokumentów, które do nas dotarły. Ponieważ jesteśmy w składzie, to możemy to zrobić, ale to musimy już zrobić w części z wyłączeniem jawności. W związku z tym myślę, że te 10 minut pozwoli na to, żeby wyłączyć kamery. Oczywiście zapis będzie, natomiast jak już jesteśmy w tym składzie, a ponieważ to dotyczy też wątku poczty, a będziemy przesłuchiwać w przyszłym tygodniu we wtorek prezesów poczty, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj odtajnili te dokumenty. Więc jeśli państwo pozwolicie, to 10 minut przerwy, 5, no ale szanując też dziennikarzy, bo rozumiem, że trzeba wyłączyć kamery, więc zrobimy to najszybciej. Proponuję 7 minut i zapraszam wszystkich za 7 minut na ciąg dalszy posiedzenia. Tak. A ja powiedziałem. Ogłaszam 7-minutową przerwę.